Witam Państwa bardzo serdecznie w Chrzanowskiej Bibliotece na spotkaniu autorskim z Mariuszem Szczykłem. Spotkanie odbywa się w ramach Tygodnia Bibliotek 2021 oczywiście, pod hasłem Znajdziesz mnie w bibliotece. Spotkanie poprowadzi Olga Nowicka i Ewelina Druga, moderatorki naszego dyskusyjnego klubu książki. Serdecznie zapraszamy. Bardzo, bardzo, bardzo witamy Pana, Panie Mariuszu w naszej Chrzanowskiej Bibliotece i w dyskusyjnym klubie książki. Dlatego, że to spotkanie musieliśmy zorganizować w ograniczonym składzie. Są na nim klubowicze dyskusyjnego klubu książki i bibliotekarze, z racji oczywiście tych restrykcji, które panują. Ale ponieważ dzisiejsze spotkanie jest już relacjonowane. Coś nam dzisiaj te słowa nie wychodzą w mediach społecznościowych. Nawet nie mam nadziei, ale jestem pewna, że tych czytelników i miłośników Pana twórczości jest w tym momencie z nami dużo, dużo więcej. Pozwolę sobie, Panie Mariuszu, dwa słowa, jeżeli można, o Panu. Reporter, dziennikarz, felietonista, autor kilkunastu publikacji książkowych i bardzo dużej ilości artykułów w pismach, między innymi na Przełaj czy Gazeta Wyborcza. Nie wymienię oczywiście wszystkich tytułów publikacji, ale powiem tylko, zdradzę, że naszą przygodę klubową z Panem rozpoczęliśmy, co zgodzą się tutaj klubowicze na pewno, od książki Gotland, tak? To była pierwsza pozycja i od razu się zakochaliśmy. Kiwają głowami, że tak właśnie było. Laureat Europejskiej Nagrody Książkowej 2009 właśnie za Gotland. Kilkakrotnie nominowany, proszę Państwa, do Nagrody Literackiej Nike, którą otrzymał w 2019 roku za Nie ma. Współtwórca Fundacji Instytutu Reportażu, Polskiej Szkoły Reportażu, wydawnictwa Dowody na Istnienie, no i kawiarni, prawda? Też księgarnia w Żenie Świata. Prowadził pierwszy talk show w Polsce na każdy temat. Mówi, że mieszka w Warszawie, ale ciałem jest pan cały czas w Pradze. Duchem. Ciałem jest pan w Warszawie, przejęzyczyłam się, a duchem jest pan w Pradze. I z tego, co wiem, to lubi pan liczyć, albo jeżeli liczy, to wyłącznie na siebie i swoje książki pisze podczas jazdy na rowerze. Rozwiniemy to potem, mam nadzieję. Proszę Państwa, bardzo serdecznie witamy pana Mariusza Szczygła na spotkaniu autorskim w Chrzanowie. Wielkie brawa. Bardzo proszę, tak, sprawdzić sobie mikrofon. Dzień dobry. O. Ja myślę, panie Mariuszu, że to spotkanie, nawet zastanawiałyśmy się, czy będziemy zawężać do jednej książki, do jednego zbioru reportaży, ale pomyślałyśmy sobie, że to będzie spotkanie na każdy temat, bo myślę, że tak bardzo będzie proszę. Dużo różnych wątków będziemy tutaj chcieć poruszyć z klubowiczami. Mówiliśmy o tym przed chwileczką w samochodzie. Rozmawialiśmy. Powiedział pan kiedyś, od dziecka mam poczucie, że nie nadążam za mądrością. Wokół krąży tyle trafnych myśli, zdań, a ja nie łapię, nie przechowuję, nie przetwarzam. I powiem szczerze, że dopiero wtedy, jak przeczytałam w jednym z wywiadów te słowa, to zrobiło mnie i Ewelinie też, bo o tym rozmawiałyśmy i rozmawialiśmy dzisiaj w samochodzie, zdradziłyśmy to panu, zrobiło nam się troszeczkę lżej. Miałyśmy tremę przed spotkaniem ale co, z panem. Że wszyscy niedouczeni jesteśmy. Nie, że po prostu to jest takie po prostu ludzkie i dużo w tym pokory. No jest, kiedyś Kapuściński powiedział takie ładne zdanie, wszyscy o wszystkim mało wiemy. I tak jest i trzeba to przyjąć z pokorą chyba. Ale ja zauważyłem, że zwłaszcza teraz w pandemii, to mnie to też dotyczy, wielu z nas, często usłyszy coś, jakieś jedno zdanie z niepewnego źródła i to jedno zdanie z niepewnego źródła już nam ugruntowuje poglądy. To znaczy już nagle 5 minut później mamy zdecydowane poglądy na ten temat. Jesteśmy bardzo mądrzy w tym temacie. Tak, o którym to temacie jeszcze 7 minut wcześniej nie mieliśmy zielonego pojęcia. I to ja się na tym łapię i to nie jest dobre. Przesunę się troszeczkę, bo takie jest sprzężenie i jak, prawda? O, tak będzie chyba lepiej.
żeby ten mikrofon nie łapał tego z głośnika. O, tak. Dla mnie lepiej, dziękuję. Tak, to prawda. Ja właśnie myślę, że trzeba mieć w sobie dużo pokory i fajnie, że tą pokorę pan ma, bo wydawać by się mogło przynajmniej, że człowiek telewizji, wielki pisarz, reporter. Ale to ja muszę mieć tę pokorę, bo znam swoje ograniczenia i lepiej jak się powie o swoich ograniczeniach, bo człowiek jest wtedy, ma takie większe poczucie bezpieczeństwa. Bo ja rozumiem, że ktoś jest przemądrzały i mądry, a jak jest przemądrzały i głupi, albo przemądrzały i niedouczony, no to jest kompromitujące, nie? I nie mogę sobie na to pozwolić. A wiem, że... Nie. No ja nie mam takiego wykształcenia, nie odebrałem wykształcenia jakiegoś takiego gruntownego, świetnego, jak to się mówi. Bo ja skończyłem liceum ekonomiczne, więc jestem księgowym z wykształcenia. Potem studiowałem dziennikarstwo 16 lat. Jestem rekordzistą Uniwersytetu Warszawskiego, jeśli chodzi o długość studiów. No i właściwie tak naprawdę to, czego się nauczyłem, to tak z lektur, no, z jakichś spotkań, więc ta w ogóle wiedza dziennikarza, no ja byłem dziennikarzem, potem szybko stałem się reporterem, teraz tam mówią, że jestem pisarzem, ale ja się boję tego słowa, więc dalej uważam, że jestem dziennikarzo-reporterem. Wiedza dziennikarza jest jak kałuża, rozległa, ale płytka. O. I to... I w momencie, kiedy już wiem, że za dużo tej mądrości już nie spłynie na mnie, to lepiej mieć świadomość tego i lepiej się przyznać, że się czegoś nie wie, niż udawać, że się wie, prawda? No. Tak, zdecydowanie tak, tu się zgadzam. A propos tego, co pan wcześniej powiedział, to kiedyś całkiem niedawno usłyszałam takie zdanie, że to pewnie nie odnosi się tylko do Polaków, ale w ogóle. Natomiast to było w kontekście Polaków, że my bardzo często mamy opinię, a nie wiedzę. To tak a propos tego, co mówił pan na początku. Panie Mariuszu, tu już Ola powiedziała, że wstępnie, że przyjechał pan do nas pociągiem dzisiaj z Warszawy. Droga długa. Dużo czasu na przemyślenia. Nie, do Pragi niedługa. Jest dłuższa. Bo a to zdecydowanie. 8,5 godziny pewno. Się jedzie. To na pewno. Do nas pewnie kilka godzin. Ja tak nieśmiało próbuję pana podpytać, czy udało się zaobserwować coś, co się przyda literacko, dziennikarsko, reportersko i ewentualnie jeszcze tak przemycę pytanie o źródła. Nie, dzisiaj się nic nie przydało, że ja wziąłem sobie wagon w Pendolino, ten siódmy, czyli wagon ciszy. Bo kiedyś jak jeździłem innymi wagonami, to, a zwłaszcza jedynką, to taki kłopot mam. W ogóle mam kłopot z niektórymi ludźmi, którzy jeżdżą pierwszą klasą. Aha. Naprawdę. To są często, ale chciałem powiedzieć, że częściej mężczyźni, ale też i kobiety, dobrze sytuowani. To jest taki typ, który ja nazywam, że to nie są osoby, które w życiu zadają pytania, tylko od razu zadają odpowiedzi. Tak. I oni lubią, mówię tak metaforycznie, zadają odpowiedzi, lubią to robić na głos. Część z nich się lubi popisywać. I popisują się na przykład, to ja mam całe w ogóle, i Filip Springer też zbiera te historie, ja to też zbieram. No i w tych jedynkach w Pendolino oni się popisują tym na przykład, że zwalniają ludzi z pracy. Jadąc w pociągu, zwalniają z pracy i mówią z kadrowej na przykład, kogo właśnie ma zwolnić, wymieniając nazwiska. Często się zachowują w taki sposób, który po prostu ma jakoś poinformować otoczenie o ich statusie społecznym. Ja tego po prostu nienawidzę i to już z jednej strony nie znoszę, znaczy ja nie chcę słyszeć jakichś nazwisk, jakichś obok siebie, prawda, jakichś spraw, które mnie będą denerwować. A druga rzecz to jest taka, że... Ale naprawdę to nie wyimaginowałem tego sobie, tylko wiele razy miałem z tym do czynienia. Ja jestem jakoś czuły na godność drugiego człowieka, na poniżenie drugiego. I nawet jak tej pani Kowalskiej, którą on, ten prezes, zwalnia w tym Pendolino, czy z tego Pendolino, nawet jak ja jej nie widzę, to ja czuję się źle za nią. To jest empatia. No ja nie wiem, co to jest, ale w każdym razie już od drugi chyba czy trzeci rok jeżdżę w wagonie ciszy, bo wtedy po prostu tam nikt nie mówi i nie muszę tego wszystkiego słyszeć. No a też często te rozmowy przez telefon są takie. Oczywiście zdarzyło mi się
fantastyczne rozmowy słyszeć, z których zrobiłem teksty. O właśnie. Ja już mam, o to chodziło. W projekcie Prawda. Dwa takie teksty. Tak. Były dwa takie. Jeden było ten facet, co mówił, że Polska jest najważniejsza. Tak, Polska. Ja ci mówię, dawaj mi tu Karola. A on był taki prezes właśnie z tych, co ja myślałem, że on będzie zwalniał. Dawaj mi tu Karola. Przekaż wszystkim, że Polska jest najważniejsza. Ja chcę, żebyście wy tylko myśleli o Polsce. Dawaj Magdę. Bardzo to patetycznie brzmiało, tak? Jakaś organizacja tak. I tak dalej. Magda. To nie był pan O, nie, ale podobny typ chyba. I mówił, Magda, ja cię bardzo proszę. Ty jak przychodzisz do pracy, zaczynasz myśleć o Polsce. I pierwsze, co cię interesuje, to Polska. I on tak to mnożył. Już cały ten zespół był wezwany, a byliśmy tylko we dwóch w tej pierwszej klasie. Cały ten jego zespół jakiś tam był wezwany na dywanik telefoniczny do Pendolino, a potem się okazało, puenta była najlepsza, dlatego zrobiłem z tego tekst. Puenta była najlepsza, że to chodzi o to, że oni, nie wiem, nie pamiętam w tej chwili, co to była za branża, że oni się zajmują jakąś tą księgowością taką zewnętrzną, tym outsourcingiem i że oddziałem firmy, które mają księgować najpierw, jest polski oddział, Polska. Księgowość mają najpierw robić dla polskiej firmy, potem Turcja, Niemcy i ktoś tam jeszcze. No i to było, ale ja w ogóle lubię tak pisać, żeby czytelnika trzymać w takim, tak w napięciu trochę zaskoczyć, no bo on, ta retoryka to była taka narodowo, tak. Chciałem powiedzieć socjalistyczna, narodowo taka patriotyczna. Tak, wzniosła. Wzniosła, a potem się okazało, że to ten balon został przekłuty i się okazało, że to tylko o księgowość chodzi. A ja już myślę sobie, taki ma połyskujące spodnie ten facet, taki jeans połyskujący, takie lakierki. Czy to jest patriota typu prawicowego? I tak... No, bardzo mnie to ciekawiło wszystko, więc lubię takie obserwacje, ale już się umęczyłem tym i teraz wolę strefę ciszy. Ale zanim pan został reporterem, panie Mariuszu, to był pan małym chłopcem, mieszkał pan w Złotoryi. I co czytał mały Mariusz? A to każdy był małym chłopcem. No tak, ale co czytał? Każdy był małym chłopcem. Ja dlatego zadaję to pytanie, co pan czytał jako mały chłopiec, ponieważ druga część pytania... Czy to, co czytamy w dzieciństwie, według pana oczywiście, czy to nam da jakieś podwaliny do potem naszego takiego bycia człowiekiem? Tak. Ja czytałem oczywiście książki takie dziecięco-młodzieżowe typu Lato Kosmohikanów, Przygody Marka Piegusa, Pana Samochodzika całego, który to Pan Samochodzik strasznie się zestarzał dzisiaj. Już go nikt nie czyta, ale nawet rozmawiam ostatnio z rodzicami, którzy wychowali się na Panu Samochodziku i chcieli dzieciom to jakoś zaszczepić i nie da się, bo on był ormowcem, to po pierwsze. Po drugie, no wszystko to jest jednak troszkę już takie wyblakłe. Ale też miałem taką ulubioną książkę, taki młodszy chłopiec i to było coś cudownego. Działało na moją wyobraźnię Ewelin Nesbit, 5 dzieci i coś, Feniks i dywan i historia amuletu. Boże, co to były za książki. To działało tak na moją wyobraźnię i już jako stary, że tak powiem, chciałem powiedzieć, stary czytelnik, pomyślałem sobie, ja znajdę na Allegro i sobie kupię te 3 książki. I nie byłem w stanie czytać. Nie, już nie ma, bo ja kupiłem, ale... Ale inny już był przekład po prostu, jeżeli się czytało. Ale inny odbiór, tak? Inny odbiór. Nie jestem w stanie tego... Upłynęła. Mam te 3 tomiki oczywiście, ale inny zupełnie odbiór. Natomiast to, co mnie kształtowało, to jest coś innego. Ja stawałem przed księgarnią w Złotoryi jako chłopiec i pożerałem książki wzrokiem. W związku z tym panie księgarki mnie lubiły i tam mnie wpuszczały i sobie mogłem chodzić na zaplecze i wszędzie. No po prostu, ja nie wiem, co to było. To był rodzaj czegoś takiego metafizycznego, że ja naprawdę pożerałem te książki wzrokiem, stałem i się upajałem tymi okładkami. I wchodziłem potem i oglądałem i przekładałem. No i tak się stało, że interesowały mnie książki bardziej dla dorosłych. Tak jak mówiłem, już jak miałem 12 lat, to już mnie przerzucili w bibliotece w Złotoryi z dziecięcej do dorosłych, bo była dziecięca i młodzieżowa razem i po prostu już wyczytałem wszystko i musiałem chodzić dla dorosłych.
No i nie wiem, czy te panie dla dorosłych cenzurowały książki, znaczy czy mi wszystko, ja już nie pamiętam, czy wszystko mi pożyczały, czy tak mnie ukierunkowywały, to nie wiem, ale pamiętam, że w księgarni zobaczyłem książkę, która nazywała, miała tytuł Baśnie udokumentowane i to była książka Krzysztofa Konkolewskiego, reportera wybitnego, uważanego za taką trzy razy K, jeśli chodzi o polski reportaż takiej starej szkoły. Kapuściński, Konkolewski, Kral. To są właśnie trzy razy K. No i te baśnie udokumentowane, ja myślałem, że to są bajki, znaczy, że to będą baśnie. I dlatego tę książkę kupiłem w ciemno. Bo zawsze miałem jakieś takie pieniądze zarobione. Ja zarabiałem pieniądze bardzo wcześnie. Już mama no tak mnie pchała, żebym sobie zarabiał. I to były takie, że tam na przykład moja mama pracowała w pralni hotelowej i na lewo pani Poli, która była fryzjerką, prała ręczniki, fartuchy i tak dalej. I ja pani Poli nosiłem te ręczniki i fartuchy dwa razy w tygodniu, czy tam raz w tygodniu, ona mi dawała 5 zł, ja sobie składałem na książki. I kupiłem te baśnie udokumentowane i się okazało, że to dla dorosłych jest, że to są reportaże. I to były pierwsze reportaże, z którymi ja miałem do czynienia, które na mnie wpłynęły i z tego powodu prawdopodobnie jestem reporterem. Bo tak podziałało na moją wyobraźnię to, że jest jakiś facet, reporter, jeszcze chyba wtedy nie znałem tego słowa, który idzie do ludzi i jakieś takie historie dziwne słyszy różne. I potem to opisuje i to mi się wydało jakieś takie niezwykłe zupełnie. I to była taka książka, która miała na mnie wpływ w dzieciństwie, czyli to jest książka z dzieciństwa, ale była dla dorosłych. Miałyśmy właśnie z Eweliną pana teraz zapytać o to, jak właśnie po liceum ekonomicznym trafił pan na Wydział Dziennikarstwa, ale po części już odpowiedział pan na to pytanie, tak? Że ja już przed liceum ekonomicznym wiedziałem, dokładnie, że będę dziennikarzem, bo w siódmej klasie to postanowiłem. A poszedłem do ekonoma, bo się bałem, że jak pójdę do ogólniaka i nie zdam matury, to nie będę miał zawodu. Znaczy, nie zdam matury, nie pójdę na studia, to co będę robił? Więc dlatego był ekonom, a nie ogólniak. Ale proszę powiedzieć, że już pan był na tych studiach, na tym dziennikarstwie. Czy studia i mentorzy, których pan spotkał na tych studiach, czy właśnie te studia uczą słuchać i pisać? Czy jest to może po części dar wrodzony? Jak to jest w pana przypadku? Czy to rzemiosło nabywał pan na właśnie czy o studiach wystarczyłaby odpowiedź powtórzona jeszcze raz, że studiowałem 16 lat i że to... Może to już wystarczyć o studiach? Przyjmujemy, przyjmujemy, tak. Ja pamiętam, jak steroryzowałem jednego wykładowcę, bo już miałem książkę na koncie jedną, niedziela, która zdarzyła się w środę i nie chodziłem do niego na zajęcia, to były zajęcia z reportażu właśnie. W ogóle pan nie był na ani jednych zajęciach, z tego co wiem. Nie byłem. O, właśnie. I przyszedłem z tą książką i powiedziałem, że mam nadzieję, że mi zaliczy. Zaliczył i powiedział, że w ogóle czyta i wie. Ale... To on już wiedział, kto pan jest. No tak, to znaczy ja po prostu te studia mnie tylko przeszkadzały. A skończyłem jeszcze, że mówiąc, dlatego że mamie obiecałem, że skończę. I zwłaszcza, bo jej tak bardzo zależało. I w mojej rodzinie po stronie mamy nie ma tak wiele osób, które mają wyższe wykształcenie. Jest nas chyba dwoje tylko. To było dla niej, wiem, że to było dla niej ważne, a pamiętam jak, zwłaszcza na pierwszym roku, kiedy ja jeszcze nie zarabiałem, chociaż szybko zacząłem zarabiać, bo ja w ogóle bardzo jestem zaradny, to muszę się pochwalić i no tak już mamo, właśnie od dzieciństwa, ale pamiętam ten pierwszy rok, że ona mi, ja wiedziałem, że tak mi oddaje, no tak, bo my nie byliśmy zamożną jakąś rodziną, no tak wszystko co mogła to mi dawała i pieniądze mi podsyłała i ja tak nie umiałem gospodarować tymi pieniędzmi na pierwszym roku i w połowie miesiąca już nie miałem nic i zdarzyło mi się tam serek topiony nawet ukraść ze sklepu, bo nie miałem forsy. I obiecałem, że skończę te studia, że, tak, no, że to będzie taka kropka nad i, że napiszę tę pracę magisterską i to się udało, wszystko tego. Natomiast bardziej jednak zdolności wrodzone, jeśli chodzi o... Znaczy wrodzone zdolności, które były szlifowane przez różne nabyte, osoby. Nabyte, ale w miarę, kiedy sam pan pracował. Tak, też. Czyli po prostu to... No tak jak jakiś... Mamy kamień szlachetny, on potrzebuje obróbki, prawda? Jakby bez obróbki, no nie jest tym pierścionkiem. I poddawano mnie tej obróbce. To najpierw była redakcja na Przełaj, gdzie byli starsi koledzy i koleżanki, którzy nade mną pracowali. Potem była Gazeta Wyborcza, gdzie trochę pracowałem z Hanną Kral, potem z Małgorzatą Szejnert.
No i w ten sposób w ten sposób mnie obrobiono. Natomiast no, trzeba mieć zdolności, dwie w reportażu. Pierwsza to rzeczywiście no, trzeba umieć pisać, znaczy trzeba umieć, może nie umieć, trzeba lubić pisać, a potem się człowiek naumie. I ja to lubiłem, bo lubiłem już w podstawówce. Pani polonistka dodatkowo miała tam rubryki dla mnie, bo ja pisałem więcej wypracowań niż inni. Bo ja tak te wypracowania to tak po prostu, ja bardzo lubię pisać. I tak jak Irena Szewińska lubiła biegać, naprawdę. I ona mi zadawała tematy specjalne i już nie było rubryk. Pamiętam w tych starych dziennikach, może są tutaj nauczyciele starszego pokolenia, było 16 rubryczek tylko, 16 ocen mógł mieć uczeń. No to ja po prostu po 2 miesiącach miałem 16 rubryczek zapełnionych z polskiego, więc miała specjalny zeszyt dla mnie z tymi. No więc wiedziałem, że to pisanie. A druga rzecz to kwestia kontaktu z ludźmi, umiejętności nawiązania rozmowy, słuchania. A to mam po tacie, więc mój tata lubi ludzi i jak się przeprowadziliśmy, znaczy ja się przeprowadziłem wcześniej, ale jak rodzice się przeprowadzili, ja już mieszkałem 15 lat w Warszawie, rodziców ściągnąłem 20 lat temu i tata, żeby tak oswoić Warszawę, to chodził po Wiślu, to jest nasza dzielnica, i rozdawał cukierki na przystankach obcym ludziom w ogóle, bo on tak chciał sobie oswoić Warszawę, żeby to było tak jak w małym mieście. No nie chcieli brać niektórzy, na przykład zwłaszcza dziewczęta nie chciały brać, więc on... Ale proszę się nie bać, ja już jestem stary, a starzy ludzie dzieci nie jedzą, a czym się żywi dziecko? No przecież cukierkami. I tak tłumaczył te swoje banialuki różne. On nie miał złych intencji po prostu. Nie. Tak. Ja mam jesteśmy podejrzliwi, tak, prawda? Więc... I ja mam to samo, że po prostu nie mam w ogóle żadnego poczucia obciachu. Nic. No i tak już mam. I to się bardzo przydaje w zawodzie. Więc to były te dwie cechy, a reszta no to już warsztatowo zostałem, że tak powiem, właśnie no, wzmocniony. Wzmocniony przez fachowców, zwłaszcza przez fachowczynie, bo jest bardzo w reportażu dużo kobiet. Nawet chyba więcej jest kobiet niż mężczyzn. W ogóle kobiety więcej czytają i w ogóle są lepiej wykształcone, w Polsce przynajmniej, bo mają ambicji więcej, nie? Coś w tym chyba jest. Musimy się zgodzić. Tak, że jednak tutaj jak patrzymy na statystyki nasze w bibliotece, to jednak kobiety czytają. Zdecydowanie więcej kobiet czyta, przynajmniej więcej jest naszymi czytelniczkami. Ja na Instagramie, na Facebooku, jak sprawdzam te, tam mam takie statystyki, bo mam fanpage i te fanpage mają statystyki, to mam zawsze mniej więcej tak 2/3 kobiet, 1/3 mężczyzn. Więc widzę, że... I to się tak przekłada mniej więcej jak czytelnictwo generalnie. Ale może teraz oddamy głos... Przepraszam, bo to się jest tylko taka refleksja. Nie wiem, z czego to się bierze. Że ci faceci tak... No bo co, pracują? Przecież kobiety też bardzo dużo pracują. Ale można byłoby się pokusić o opinię, że nawet więcej. Właśnie, że kobiety mamy nawet jeszcze dom. Bo jeszcze tak, dom. No, ale mi się wydaje, że chyba jest w naszej kulturze coś takiego z tymi mężczyznami. Nie wszystkimi oczywiście, ale z jakąś... częścią, dużą, że oni tak osiadają na laurach, że tak od początku mama preferowała tego syna bardziej niż córkę, wobec córki większe wymagania, a ten synek to w ogóle dobrze, że był, prawda, i że w ogóle jest, i że coś tutaj chyba musi być na rzeczy w tym wychowaniu, że owszem, facet zrobi karierę też, ale że... A po co ma czytać? Jeżeli już, po co ma czytać? Może tak, jeżeli już nie musi zawodowo czytać, właśnie, to już nie czyta. A my, mimo że nie musimy zawodowo, to jeszcze czytamy, tak? Bo gdzieś tam znajdujemy ten czas. Coś w tym chyba jest faktycznie. Chociaż, tak jak mówię, no jest jakiś odsetek w ogóle osób obu płci, którzy czytają dużo i mam ciągle jakieś pretensje, nawet takie przychodzą od czytelniczek, czytelników, że pana książki się szybko czyta. I co teraz mam robić? Kiedy pan następną napisze? Ja mówię, no za 2 lata minimalnie, a potem się okaże, że z 2 się robią 4. I no co mam zrobić? No więc ja mówię, tak, są 2 możliwości. 2 wyjścia są z tej sytuacji. Jeszcze raz czytać to samo, co napisałem. No ale to bez przesady. Ale drugie wyjście, słuchać mnie, co ja polecam, jakie książki polecam, bo mogę polecić takie, które trochę są jakby to powiedzieć, ta sama grupa krwi, nie? Co szczegółowa, o. Ta sama grupa krwi, co moja, więc mogę takie książki... No na przykład ten Bezrożec, no bardzo właśnie. Fajny kryminał. Wprawdzie nie napisałem kryminałów, ale żadnego kryminału, ale tutaj w Bezrożcu Petra Stańcika jest... Dokładnie. Po pierwsze, Praga,
to jest też przewodnik po Pradze jednocześnie. No i taka parodia kryminału, no tak absurdalna i tak lekka, że poprawia humor. To jest bardzo dobra książka na pandemię, na lockdown, kiedy mamy taką zniżkę formy. To jest jedna książka, ale też cała seria, bo pan poleca dużo, dużo Stechlik, więcej, tak. jako Stechlik, czyli... Stechlik, dokładnie. Tak, czyli... czyli... Szczygieł. Tak, Szczygieł to jest Stechlik po czesku. Proszę tylko dobrze usłyszeć, to nie jest Zdechlik, tylko Stechlik. A propos czytających mężczyzn, to my możemy tylko się pochwalić, że w naszym dyskusyjnym klubie książki są mężczyźni, czytają, dyskutują panowie, i dumne proszę. Jesteśmy bardzo. A propos czytających mężczyzn, a propos klubowiczów, to może oddamy państwu głos. Czy ktoś z państwa chciałby zadać pytanie pani Danusia? Autorowi? Bardzo prosimy do mikrofonu. Agnieszka będzie podawać państwu bez mikrofon. Bez maski. Ja mam dwa pytania. Bardzo pierwsze proszę. A propos końcówki wypowiedzi. Jest pan bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Na pana fanpage'u. ADHD mam. Ja tam czasami zaglądam i coś tam też skrobne. Czy to jest dla pana... forma taka marketingowa, jakiejś tam obecności towarzyskiej, czy jednak jakaś forma istnienia literackiego? O, ładnie pani to nazwała. Bardzo dziękuję za to słowo, za to określenie. To są takie mini felietony. To może ja odpowiem na pierwsze, bo potem zapomnę, co chciałem powiedzieć. Tak, to są, powiem szczerze, nie będę ukrywał, bo byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że to tylko jest forma istnienia literackiego. Tak, ja mam potrzebę pisania prawie codziennie, no po prostu tak ten typ tak ma. I to mi sprawia ogromną przyjemność, że się mogę czymś podzielić. Coś zobaczę, coś przeczytam, coś przeżyję, kogoś posłucham. I lubię ten kontakt, lubię to napisać, lubię czytać te komentarze, odpowiadam często. No po prostu to jest mój żywioł. I dla mnie to jest taka trochę, jakby to powiedzieć, takie istnienie... jest taka koncepcja... inteligenta, na przykład w Polsce, ale też i w Rosji, XIX-wiecznego, że on ma służyć swojemu społeczeństwu, że jest po coś, prawda? Jeden, prawda, dla swojego społeczeństwa jabłka w sadzie, jabłonie, prawda, uprawia i jabłka sprzedaje, drugi jest fryzjerem, a ktoś inny jeszcze coś innego robi dla swojego otoczenia, dla swojego społeczeństwa. A ten inteligent ma też być przydatny, prawda? W czymś. Ma coś podsuwać, podpowiadać, jakieś tezy do przemyślenia, jakieś książki do przeczytania, jakieś wystawy do obejrzenia. I dla mnie to jest z jednej strony takie zadanie i taki sposób bycia. No, uznaję, że tak mogę. A książki się pisze długo i tak jak już powiedziałem przed chwilą, no, trzeba na nie czekać, więc to jest taka bieżąca moja praca reporterska, dziennikarska, pisarska, ale nie ukrywam, że ja umiem działać PR-owo, to znaczy, że umiem nie tylko polecić, sprzedać swoje książki, ale i cudze. Nie chodzi mi tylko, że o to wydawnictwo moje, które wydaje serię Stechlik, bo ja sprawiedliwie, jak tylko książka jakaś mi się spodoba, to może być wydawnictwo, którego w ogóle nie znam, to ja całym sercem ją polecam i wydaje mi się, że umiem to robić. Jakby, no a zawsze przy tej okazji, no też jak coś zrobię, coś napiszę, czy ktoś z mojego wydawnictwa coś ciekawego napisze, no to jest bardzo dobra płaszczyzna, platforma do tego, żeby to zareklamować. Więc nie mówię, obie te rzeczy tu grają rolę, ale mam nadzieję, że nigdy ci, którzy czytają którzy wchodzą na ten mój profil na Instagramie czy na Facebooku, że nie będą zawiedzeni, że ten Szczygieł się tylko marketingiem zajmuje, marketingiem książek najczęściej, albo nie wiem, sztuki, czy właśnie wystaw, czy koncertów, tylko że czują, że ja naprawdę daję dużo też takiej treści, no takiej... gęstej treści. O, gęstej właśnie, bo zabrakło mi tego słowa. I jeszcze jedno pytanie. Zaczęłam od Gotlandu z klubem. I jakoś kojarzyłam pana jako takiego człowieka, który tak przemyca sporo takich tonów sarkastyczno-ironicznych.
I potem pojawiło się nie ma. I chciałam zapytać, czy zdarzyło się coś, co trochę ten ton zmieniło, bo to była zupełnie inna książka. Tak, oczywiście. I no to jest tak, że w życiu każdego człowieka na wszystko musi przyjść odpowiedni moment i się rozwijamy. I na pewno już, mimo że pozornie tak tutaj występuję, to jestem taki właśnie szczygieł wesoły, jak szczygieł, ale pod wpływem różnych życiowych doświadczeń się zmieniamy i ja się też zmieniam. I w momencie, pomysł na książkę nie ma, miałem już wcześniej, ale on był taki trochę mglisty i się wykrystalizował dopiero jak mi się przydarzyło moje osobiste nie ma. No i pisarz fikcji może swoje problemy, swoje życie, swoje sprawy, swoje obsesje wkładać w swoich bohaterów, prawda? Wymyślać sobie tych bohaterów. Jest na przykład w serii Stechlik taka książka Podróżowanie z Benjaminem, gdzie Martin Wopienka, czeski pisarz, uśmiercił żonę bohatera. I on powiedział potem, jak przyjechał do nas na spotkanie autorskie, powiedział, że tak naprawdę miał taki okres, że bardzo chciał zabić swoją żonę. Rozwodzili się i on po prostu, to się może każdemu zdarzyć, prawda? I rozwód, i chęć zabicia współmałżonka, że no i oczywiście, że nie mógł tego zrobić, on przecież jest normalnym człowiekiem był i nie mógł zabić, ale uśmiercił ją w powieści. I to mu przyniosło jakąś ulgę. No ja jako reporter nie wymyślam bohaterów, prawda, tylko ich znajduję. Więc myślę, że książką nie ma, zrobiłem sobie to samo, co robią sobie pisarze fikcji, czyli że rozładowują różne swoje napięcia, lęki, obsesje, tylko że jakby na moją antenkę, na mój radar złapałem historię, które by mi to... Nie wiem, czy to jest takie polskie słowo, ale bardzo jest ładne czeskie słowo, które będą mi to reflektowały. To można tak powiedzieć po polsce? Nie, reflektować można na coś. A po czesku reflektować, że to mi reflektuje, czyli że jakby... Współbrzmi może współbrzmi. Bardziej. O. Tak, że jest jakieś, że cudza historia daje światło mojej, rozświetla moją. O, bardzo pięknie. I... No i tak jest, ale jak się weźmie książkę Gotland, o której pani mówiła, to ja oczywiście pisałem to o Czechach. No oczywiście wiedziałem, że uniwersalnie to jest książka w ogóle o człowieku, na którego czyha historia przez duże H, prawda? No, jesteśmy jakimiś tam sobie osobami i nagle wielkie H widzimy i to jest to wielkie H historii, która nas pcha w jakiejś sytuacji, nie wiadomo jak na to zareagować, czy się dostosować, czy uciec, czy samobójstwo popełnić, czy walczyć. No więc to była książka o Czechach, jednocześnie jakoś uniwersalna, ale potem jak ja poszedłem na psychoterapię, to z psychoterapeutą doszliśmy do wniosku, że to jest książka o mnie. Jak to Gotland o mnie, przecież to jest o Lidzie Barowej, przecież to jest o Batach, przecież to jest o Marcie Kubiszowej. Nie o mnie jednocześnie, no. Bo okazuje się, że i reporterzy też dobierają tematy. Oczywiście, jeśli to nie jest taki temat szybki dla gazety, który tam trzeba zrobić, bo jest zadany, ale jeśli, że te tematy, których szukamy, one podświadomie są przez nas wybierane, żeby nam coś dawały, coś nam załatwiały. Także praktycznie... Jeszcze jedna rzecz mi się teraz przyszła mi do głowy, że... Wie pani, może troszkę ja jestem taki jak Czesi. Ja mam taką teorię, że ta radość czeska to jest radość smutku. Radość fundowana na smutku. Że u niektórych smutek się przemienia w smutek, a u niektórych smutek z rozpaczy się przemienia w radość. I to jest taka radość z rozpaczy, że jak już... Czasami już jest tak źle, że można się tylko z tego śmiać. O, to jest takie zdanie, które ja często w Czechach słyszę. No, teraz to już się można tylko z tego śmiać, bo już po prostu doszliśmy do jakiegoś tam, do jakiejś ściany w tym smutku, w tej rozpaczy. Wisielczego humoru, no właśnie. Także, no tak to wygląda.
Panie Mariuszu, jak już jesteśmy tak przy tych Czechach, Bogotland i te, to słowo padło już tu tyle razy. Ja myślę, że pan milion razy był pytany o to. Ale proszę nam opowiedzieć, skąd u pana się wzięły te Czechy? Jak to było w ogóle? Ta miłość do Czech. Tak. Do kultury, tak, literatury. To się przekłada na pana pracę, na to, o czym pan pisze. Która, na to, że pan mówi po czesku. Która odpowiedź z 20, bo mam 20 wersji. Najbliższa sercu. Ponieważ to już jest tak częste pytanie, no właśnie, że ja już się tak znudziłem. Ale ja to mam wrażenie, że jak tak, bo jak się przygotowywałyśmy do tego spotkania dzisiejszego, to oglądałyśmy różne materiały, czytałyśmy książki, oglądałyśmy materiały. Ja to mam wrażenie, że dziennikarze, proszę mi skorygować, jeśli tak nie jest, ale ci, z którymi pan rozmawiał w ostatnich czasach, to oni chyba unikają w ogóle tego tematu i tego pytania. No bo ja już zagroziłem, że zerwę rozmowę. Jezu, niech pan nie zrywa tej rozmowy. Że zerwę rozmowę, jak mnie zapytają, skąd Czechy w pana życiu. Bo we wszystkich, bo to już było po prostu tyle tych wywiadów. Nie, no odpowiem. No tylko to mogę dać... Może być krótko. No to trzy krótkie wersje. Który numer? 1 do 20. Numer 3. Nie znam porządnie żadnego języka obcego. Nie mogę się nauczyć angielskiego. Czeski to jest jedyny język, aha, którego się nauczyłem. Mhm. Jaki no jeszcze to, numer? To nie numer. Gdzieś pan powiedział w jakiejś rozmowie, padło takie zdanie, że Czechy zmieniają każdego. Jak pana zmieniły? Powiedział pan to. Zmieniły? Tak. Przestałem się krępować, mówić, że jestem niewierzący w Polsce. Mhm. Bo no tak się już oswoiłem tam z tym, że 80% tak, Czechów... Tam jest naturalne to. Tak, mhm, że... a potem złapałem się na tym, że ja jestem niewierzący w sposób nieagresywny. Mhm. I w taki sposób, że... jakby to powiedzieć? Że ja, jak mówię o ateizmie, czy o tym, że nie wierzę i nie jestem w stanie się zidentyfikować z przekazem Kościoła, zwłaszcza rzymskokatolickiego i z tą judeochrześcijańską, no, nazwijmy to szeroko powiedzianą mitologią przez duże M, to że ja to tak mówię, że nikt się nie obraża. I tak jak już sobie tę formułę wypracowałem tej autoprezentacji jako niewierzącej, bo ateisty, no czasami mówię, że jestem ateistą, ale to jako niewierzącej w tym nurcie, bo ja jestem wierzący, tylko w innym nurcie, a jaki to nurt, to ja nie wiem. Po prostu oczywiście, że nie jestem idiotą i nie będę mówił, że nic nie istnieje. Istnieje. Może istnieje, jak mówił Havel, absolutny horyzont zwany Bogiem, prawda? Może metafizyka to jest fizyka kwantowa po prostu. Prawdopodobnie istnieje jakaś praprzyczyna, jakaś, nie wiem, nadrzędna inteligencja. To ja nie mówię, że nie, jestem otwarty na to. Tylko, że jakby nie jestem, mimo że jestem wychowany w rodzinie bardzo wierzącej, bo moi rodzice są radiomaryjni nawet, ale o Radiu Maryja mówią Maria. Maria powiedziała, ach, wczoraj Maria mówiła, że coś tam. Tak sobie tak oswoili to radio. Więc jestem... Nawet miałem piątkę z religii na maturze, bo ja miałem, tylko nie miałem matury z religii w szkole, tylko mieliśmy taką maturę, bo ja chodziłem do salki katechetycznej, jakby chodziło ja się, no właśnie w tych starych czasach. Kiedyś tak chodziliśmy. I miałem normalnie maturę z religii na piątkę napisaną, więc ja nie jestem taki, no w tej kwestii ignorant zupełnie. Coś pan tam wie. Tak, ale właśnie to obcowanie z kulturą czeską nauczyło mnie tego, że można o tym mówić. No jakoś już powolutku moją mamę przekonałem do tego, bo moja mama zawsze mi prosiła, żebym ja nigdy nie mówił w Polsce, zwłaszcza w wywiadach, które mogą dotrzeć do niej, do jej sąsiadek i koleżanek, czyli na przykład do pisma Angora, żebym tego nie mówił, bo to głównie jest czytane pismo przez starsze osoby, żebym nigdy nie mówił, że jestem ateistą, bo to tak jakbym był pedofilem albo mordercą. Ups. No ale proszę pomyśleć, ile państwo znają takich osób, które uważają, że jak ktoś nie wierzy, to się równa to właśnie na przykład temu, że jest jakimś przestępcą. Gdzieś to wielu z nas tkwi. Więc, ale już się nauczyłem o tym mówić i wydaje mi się, że jednak ten... no właśnie, nawet to, że państwo się zaśmiali przy tej prawdziwej anegdocie, to też jakby rozbraja ten temat, prawda? Tak trochę z niego wypuszcza powietrze. Bo w ogóle w przekazie
czy to literackim, czy scenicznym, czy no jakimkolwiek przekazie, który ma ręce i nogi, czyli ma jakieś takie założenia estetyczne, prawda, że coś ktoś chce przekazać, ale się zastanawia nad tym, jak to przekazać, czyli forma się pojawia, to bardzo wskazane jest wypuszczenie powietrza, prawda, żeby wysokie z niskim, prawda, łączyć, zabawne z poważnym. No tak jak na festiwalu w Opolu, nie? Najlepiej. Wokalistka, wokalistka. Chudy, gruby. No, no to zawsze na siebie dobrze działa. Także nauczyłem się tych metod właśnie, takich właśnie, żeby coś też humorem potraktować. I to chyba jest wpływ właśnie Czech. No Czech jako kultury i mentalności. Ja pamiętam taki cytat, który mi został w głowie po przeczytaniu któregoś reportażu, że jeden z jego bohaterów powiedział, jak pan go zapytał, że te różnice między Polakami a Czechami. On powiedział, wy Polacy lubicie być pomnikiem, wolicie być pomnikiem, a my Czesi wolimy być gołębiami. To taksówkarz tak. Praski. Ten, który był taki oczytany, tak, jak się okazało. Tak, oczytany, jeszcze mi książkę polecił, Masaryka. Tak. No i to było coś niebywałego, bo no, umiejętnie, znaczy no bardzo to, znaczy ja nie mówię, że wszyscy Polacy lubią być pomnikiem. Ja na przykład nie lubię i tak jak Hrabal mówił, uwielbiam zrzucać siebie z piedestału, więc nawet moja mama czasami mówi, synu, dlaczego ty publicznie tak źle o sobie mówisz? Ja mówię, jak to ja mówię źle? No mówisz na przykład, że nie znasz angielskiego, albo że nie umiesz pływać. Ja mówię, mamo, przecież jak ja to powiem, to ja się lepiej z tym czuję, bo wtedy no nikt mi... Chodzi o to, że jak się przyznamy do jakichś swoich słabości, to nas wzmacnia, to nie? To prościej. Tak, Zosia Czerwińska. Nie wiem, czy państwo kojarzą moją przyjaciółkę. Oczywiście. Świętej pamięci Zofię Czerwińską. To ona po prostu, właśnie mama moja nigdy nie mogła, bo moja mama jest poważna dama, taka właśnie z szybą przed sobą, a ja tej szyby nigdy nie miałem. I nigdy mama nie mogła zrozumieć tych grepsów Zosi. Ale szanowała Zosię, zawsze mówiła, to jest idź zanieść sałatkę swojej drugiej mamie. I właśnie Zosia uwielbiała wypuszczać to powietrze i uwielbiała właśnie rozbrajać przeciwnika. I na przykład mówiła o sobie tak, z dnia na dzień brzydne coraz bardziej, o ile to w ogóle jeszcze jest możliwe. No i Zosia zarządzała śmiechem na własny temat. Prawda? Krytyką na własne. No bo jak już ona sama o sobie to mówi... Tak, ucina to, temat po to prostu. Kto jej, no tak. Co ktoś, czy ktoś jeszcze może jej zrobić jakąś przykrość, nie? Albo ja mówię, Zosiu, to już jakoś zimno tutaj. A ona mówi, to już ode mnie taki trupi chłód. No, więc to było niesamowite i... Albo jak powiedziała panu, też to pamiętam, że pan był pod wrażeniem książki Stanucha... I rozmawiał pan z panią Zosią i mówi, Zosiu, poczekaj, ja muszę się przewietrzyć, wyjdę na balkon. Czy na balkony, użył pan tego słowa, a ona mówiła, no mówiłam ci, po co ci dwa balkony, jak nie możesz być jednocześnie na tak, obydwu. Zosia mówiła nawet to ostrzej, bo przeklinała i mówiła, a na ha, ci dwa balkony, jak nie możesz być na obu naraz. Piękne wyczucie absurdu. No w każdym razie... W każdym razie ten dystans jest bardzo ważny, a zwłaszcza autoironia i żałuję, że właśnie, bo mówiliśmy o mediach społecznościowych, że przez media społecznościowe tracimy wyczucie, co jest ironią, co jest dowcipem, wiele rzeczy bierzemy poważnie albo odwrotnie. Albo konieczne są emotikony, są konieczne, bo inaczej nie wyczujemy pewnych rzeczy. Tak, bo jeżeli jesteśmy obok siebie i rozmawiamy, patrzymy na siebie, to jednak bardziej możemy to tak, wyczuć, jasne, prawda? Tak. Niż tak, dokładnie. No, no ale cóż, no, świat się zmienia i cóż zrobimy? Zawsze się zmieniał, nie? Tak, w jaki sposób się dostosowujemy do tego, bo po prostu no, to musimy żyć z takimi narzędziami, z takimi nośnikami. Najwyżej każdy z nas będzie pamiętał 1853 emotikony, nie? To tak. Proszę pani, Adrian, no oczywiście, bardzo prosimy. To ja mam dwa pytania i jedno spostrzeżenie, ale to zacznę od tego najprostszego. Czy udało się książkę wysłać na dworcu centralnym? Nie, to nie była książka, to był list, znaczy kartka. Tak. Bardzo ważna kartka. Wysłałem dzisiaj, pojechałem na dworzec wcześniej, przypomniałem sobie, że jest poczta na dworcu centralnym. No i wysłałem priorytetem, nie wiem, czy na jutro dojdzie do tego pana,
ale to było straszne z tym noszeniem tego listu, bo ja mam taki kłopot, że jak coś komuś obiecam, że wyślę, to potrafię to nosić nawet 11 miesięcy w torbie i nie wyślę. Naprawdę, po prostu zapominam. I wczoraj 3 razy sobie przypominałem, że miesiąc temu miałem wysłać panu jednemu coś bardzo ważnego i 3 razy o tym zapominałem. O 2:06. A, bo pani ma to samo. No to jest najgorsze, jak się, jak ja, bo ja to mam w, już pani Adrianie, ja mam to w działaniu, ale też w mówieniu. Ja na przykład jak mam zajęcia ze studentami, to zawsze wyznaczam kogoś dyżurnego, kto ma notować miejsce, w którym ja mówię, zaraz to dokończę, proszę mi przypomnieć słowo antologia i zaczynam opowiadać coś innego, bo mi przyszło do głowy, po czym w tym nowym mówię, wracam, po czym mówię, dobrze, to ja o tym powiem, proszę zanotować, że chodziło o to, że tam była jedna szklanka, hasło jedna szklanka, dalej coś znowu mam, zbaczam i mówię, prawda, ojej. I to chodziło o maseczki i potem kończą się zajęcia, a oni mówią tak, ale jeszcze było antologia, szklanka, maseczki i przedłużamy, że ja muszę to wszystko podokańczać. No tak niestety mam. Napisało mi bardzo wielu psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów, że mnie przyjmą na leczenie. I się przeraziłem troszkę, że to jest może coś bardziej poważnego niż ja myślę. A drugie pytanie? To teraz będzie, znaczy chciałem jeszcze dokończyć tylko ten wątek, że bardzo się cieszę, bo sprawdzałem poczta w Chrzanowie jest do 20. A, że w razie czego w Chrzanowie mógłbym wysłać. Tak, tak, tak. Ja tam nawet popełniłem komentarz o 2:17 zresztą, więc... Bo ja podobnie jak pan Mariusz również raczej typsowy jestem. A propos czytania i tego wątku, o którym państwo rozmawialiście, to jako czytający facet, ciągle za mało czytający, ale jakby mając ambicje, żeby czytać jeszcze więcej, to chciałem zauważyć przede wszystkim, że dla facetów w odbiorze społecznym czytanie jest przede wszystkim niemęskie. I myślę, że to jest duży problem, przede wszystkim tożsamościowy czy świadomościowy, że są rzeczy, które są po prostu niemęskie, tak? I tak, jedną z takich jest czytanie, a wiem o czym mówię, bo jestem po polonistyce, a propos nieprzydatnych studiów, i ten to właśnie, to nic tak nie zabija miłości do literatury jak polonistyka, tak? To nie polecam. Ja tylko wtrącę, że to jest ten przypadek, panie Mariuszu, o którym opowiadałyśmy. Myśmy cię tutaj, Adrian, obgadały wcześniej z panem Mariuszem. Że pan, panie Adrianie, też przeszedł szybciutko z biblioteki dla dzieci do biblioteki dla dorosłych. I proszę mu nie wierzyć, że on nie czyta. Albo że za mało czyta. Nie, czytasz bardzo, bardzo. Ale jakby tak mężczyźni chodzili na spotkania autorskie z takimi, nie ze mną, tylko właśnie na przykład z takimi dwoma bardzo męskimi pisarzami, to jest Stasiuk i Twardoch. To są tacy pisarze, jak usiądą, to są tacy właśnie, nie tacy rozgadani, rozświergoleni jak ja, tylko tacy poważni, mówią same celne rzeczy, celne i tacy właśnie nawet małomówni bym powiedział, to może by się jakoś przekonali. A poza tym książki Stasiuka są takie właśnie bardziej dla mężczyzn, zwłaszcza ostatnia powieść. Tak, tak. Natomiast... mam jedną anegdotę związaną z tą niemęskością, że mój kuzyn, który nie czytał książek, a zdał maturę na brykach, powiedział mi, że nie czytał, bo był bardzo w swoim technikum wyśmiewany za to, że czyta. Ja mówię, ale jak? A on mówi, no wiesz co, tak się ukrywa, znaczy potem już mi się nie chciało czytać, a jak coś czytałem, to się trochę ukrywałem, bo... koledzy mówili, ale cienias, ale pedał, książkę czyta. No i dla 16-latka to już jest po prostu po ptakach, prawda? I no przykra sprawa, ale zaraziłem go czytaniem już, jak miał tam chyba 21 lat i teraz czyta bardzo dużo. I no nie wiem,
Kto przepisywał pierwsze książki przed erą Gutenberga? Mężczyźni, mężczyźni, prawda? Zakonnicy, mnisi. Kim był Gutenberg? Mężczyzną. No może tu w tę stronę należałoby właśnie... O! Rola mężczyzn w tym, w słowo drukowane, a mężczyźni, taką wystawę można zrobić. Ale nie, znowu byłaby seksistowska i że nie ma roli kobiet, to nie, lepiej nie brnę w to. No tak, to jeszcze tylko dwoma zdaniami uzupełnienia, że faktycznie akurat polski rynek książki jest mocno zmaskulinizowany, czyli nie sfeminizowany, tylko jest jednak na czele wydawnictw, na przykład waszego, państwa, chociaż chyba pani redaktor naczelna jest. U nas kobieta jest. Stoi, ja tak, jestem tylko głosem doradczym. Tak, to jest prawda, ale jakby kojarzone jest to wydawnictwo jednak z nazwiskiem pana i pana Wojciecha Tochmana, tak, więc to jesteście twarzami, w ten sposób. To jest raz, ale dwa, że jak ktoś idzie na polonistykę, tak jak ja właśnie, tam z liceum, przychodzi na te studia, no to musi być albo wariatem, tak jak ja, albo kimś, kto ma długie włosy i czyta na przykład fantastykę dużo, nie? Mm-hmm. No to są takie stereotypowe ten i myślę, że to jest rola także na przykład pisarzy, ale powinna to być rola kraju normalnego, żeby pewne stereotypy przełamywać, na przykład kampaniami społecznymi, których w Polsce jako takich zachęcających do czytania de facto nie ma, tak? Są tylko oddolne, a nie ma takich centralnych i to jest jakby tam problem, o którym można pewnie godzinami. To ja tylko powiem, zanim pani zada pytanie, przepraszam, tak palcem A skomentować, to proszę. Bardzo proszę mikrofon. Jako kobieta, dla mnie nie ma bardziej seksownej cechy u mężczyzny, jak kocha czytać książki. Może być brzydki. Brawo, pani Urszulo. Może być brzydki, biedny, zęby powinien mieć, ale naprawdę wygląd się nie liczy, pieniądze się nie liczą, ale jak lubię czytać książki, po prostu już go kocham. Dziękuję. Bardzo proszę. Pan Gustaw, tak? Kłaniam się. Ja również. Proszę pana, chciałem pociągnąć taki wątek o tej Pradze i Czechach. No Praga mnie się podoba, byłem parę razy i naprawdę wspaniała, ale o Czechach z samego bycia w Pradze niewiele się wie. Przeczytałem pana książkę Chyba zróbmy sobie raj, taki temacik był. I zadziwili mnie Czechy no, jako społeczeństwo. To jest bardzo pragmatyczny naród. Pan dużo o tym wie, dużo pan podróżuje po różnych krajach. Ma pan duży zmysł jako reporter obserwowania i syntezy pokazującej pewne rzeczy dla turysty niewidoczne. Jak się pana poczyta, wtedy warto do takiego kraju pojechać, bo się zupełnie inaczej czuje jako turysta. A propos ironii. No, dla mnie ironia jest dowodem na wysoką inteligencję. To też panu tak przyznam. Dziękuję. Ale wie pan, to... Z tym pragmatyzmem to jest tak, że kiedyś wymyśliłem anegdotkę na temat Czechów i oni teraz to powtarzają, nawet to jakoś tam gdzieś już kilka razy słyszałem o tym, bo zapytała mnie jedna gazeta czeska, jak ja myślę, gdyby Jezus Chrystus zmartwychwstał, przyjechał do Czech i postanowił porozmawiać z tak zwanym przeciętnym, zwyczajnym Czechem lub Czeszką, to jakie Czech by zadał pytanie Jezusowi? Albo gdyby Bóg zszedł na ziemię, sam Bóg Ojciec i też dał okazję porozmawiania ze sobą Czechowi lub Czeszce, to jakie byłyby pytania? No ja, znając ten ich pragmatyzm, pomyślałem, no tak, no Czech by zapytał tak, Panie Boże, gdzie pracujesz? Czy na cały etat, czy na pół, czy na umowę zlecenie? Ile zarabiasz? Czy masz kredyt i czy starcza ci do pierwszego? Tak, tak, no oczywiście. Chciałem jeszcze rzucić taką myśl dla pana. Czy nie przyszło panu, no nie wiem, reportersko czy pisarsko do głowy zderzyć wiedzę, te porównania z innych nacji społecznych, jakichś, prawda, praw tych, których pan poznał, no zwłaszcza Czechów, bo no, to jest wspaniałe, co pan zrobił. I spróbować zawalczyć, to może górnolotnie powiem, o duszę
polskiego społeczeństwa. Na to, żeby te wszystkie balony, które tutaj się nagromadziły, takie polityczno-religijne, ponakłuwać, żeby to za przeproszeniem pierdykło wreszcie. To ja nie wiem, chyba za mało mnie, to musiałbym się sklonować, żeby to się udało. To po pierwsze, a po drugie mam taką nadzieję, że na przykład jak się czyta książkę Zrób sobie raj, właśnie, o której pan mówił, albo Gotland, to ten, kto czyta ją w Polsce, jednocześnie jakby czytał o sobie. Znaczy, w sensie czyta o Czechach, ale musi odnosić to do siebie. Oczywiście. Bardzo wielu czytelników mi to mówi, że no, czytam o tych Czechach, ale proszę pana, cały czas myślę o nas, że my w tej sytuacji to byśmy tak, a tutaj tak, a tu inaczej. Więc raczej, raczej tak to umiem robić. Wie pan, musiałbym wtedy wchodzić w politykę, a ja się strasznie denerwuję, jak wchodzę w politykę i się boję, że już jestem po 50, to zawału łatwo mogę dostać. To prawda. No właśnie. Więc może lepiej to zostawię innym. Natomiast chyba są takie tacy autorzy i takie autorki, którzy tak potrafią troszkę wypuszczać powietrze. To powiem tak, Masłowska na pewno jest taka. Jeśli ktoś nie lubi tego stylu, to Krzysztof Warga. To są takie powieści, gdzie Łukasz Orbitowski. Słucham? Gretkowska też, tak, zdecydowanie. Oni tak umieją nakuć te... Sylwia Hutnik też tak trochę. Sylwia Hutnik też. Tylko to są wszystko pisarze fikcji. To znaczy oni sobie mogą właśnie stworzyć bohatera, formułę, sytuację i bezkarnie balon nakłuwać. A ja jednak piszę o żywych ludziach. I to nakłuwanie... jest trochę trudniejsze, no bo mogą mnie pozwać do sądu, prawda? No jakieś może to mieć takie kłopoty, chyba żebym pisał jakieś takie polityczne, zaangażowane felietony ostre, ale nie mam aż takiego talentu polemicznego. Najbardziej to, co ja lubię, to jest po prostu spotkanie przypadkowego człowieka. No tak, właśnie. I wyciągnięcie z niego... po prostu wszystkich soków, w sensie jakiejś historii, której się nawet on nie spodziewa, że ją ma w sobie. O, pan się musi wtedy zaprzyjaźniać, jakby czytałem gdzieś. No trochę tak. No tak. I tak, i naciągają pana na pieniądze, bo myślą, że... No to nie wszyscy. Ja zawsze mówię... Boże, ja nie potrzebuję. Nie przestałem się zaprzyjaźniać, bo jak się tylko zaprzyjaźnię, to od razu chcą pożyczyć pieniądze. Nie, raz miałem taką historię, pamiętam jak pracowałem w telewizji. Zadzwonił jakiś mężczyzna do mnie z pytaniem, czy ja jestem w domu. No, nie znam człowieka i mam mówić, że jestem w domu. Ja mówię, ale jaką ma pan do mnie sprawę? Oj, widzę przez okno, że chyba pan jest. No to tak już tego okazało się, że stał przy takiej budce warzywnej, którą tam widziałem z okna. I chodziło mu o to, że on chce pożyczyć 20 tysięcy, bo ma do spłacenia tam coś. Na co ja powiedziałem, no przepraszam bardzo pana, ale pan się na pewno oddam. Proszę się nie martwić, panie Mariuszu. Mówię, ale wie pan co, no panu nie przyszło do głowy, że przecież ja pana w ogóle nie znam? A on mówi, ale ja pana znam. Także tak czasami... Z tym jest kłopot, ale... Czasami bywa. Do mnie nikt by nie przyszedł po 20 tysięcy, bo wiedzą, że nawet bank, że nie pożyczam. Ale 20 zł chętnie pożyczam i wie pan, to jest mój patent, sprzedaję panu. Tak? Bywa, że przychodzi ktoś, właśnie ten zaprzyjaźniony, którego trudno się pozbyć, no jak jest zaprzyjaźniony, prawda? Pożycza mu te 20 zł, bo musi na przykład na lekarstwo. No i on o tym zapomina szybko. Przychodzi po następne 20 zł. Jak mnie stać, to jeszcze raz mu daję te 20 zł, a potem za trzecim razem mówię tak, wiesz co, przypominam mu, dwa razy już wziąłeś. Trzeci raz. Trudno, nie dam się. To ja mam inną metodę. Wie pan, mam taką metodę. Otóż miałem duży problem, jeśli chodzi o pożyczanie pieniędzy, że bardzo wiele osób nie oddawało tych pieniędzy po prostu. A to pożyczanie, to muszę powiedzieć, często mi się zdarzało po nagrodach,
Jak, bo zawsze, zawsze niestety informują media albo organizatorzy, że nagroda wynosi tyle i tyle, nie? No to potem są chętni na te pieniądze. No mówię szczerze, że tak jest. I nagle znikają ludzie z mojego życia, bo pożyczyli pieniądze i nie ma ich, prawda? Boją się oddać, głupio im, że nie oddali. Ale przecież mogliby tylko, ja jestem w stanie każdą sytuację zrozumieć życiową, żeby tylko po prostu, już nie muszą mi patrzeć w oczy, niech napiszą. Słuchaj, przepraszam, czy dałoby się jeszcze poczekać rok, prawda? No dlaczego? No to jest jak, uważam, że to jest jakieś takie, godność zachowuje ta osoba i, no ale dobrze, każdy ma swoją godność, swoje poczucie. I ponieważ kilka takich znajomości straciłem, albo ktoś mnie unikał, albo potem na przykład mi się zdarzyło, że mnie nagle mnie zaczął atakować jakoś tam, prawda, ogródkami albo na Facebooku, albo gdzieś, tak żebyśmy się pokłócili, no żeby nie musiał oddawać. Więc ja już od pewnego czasu mam taką metodę. Jak ktoś przychodzi po pożyczkę, ja mówię, słuchaj, nie pożyczę ci takiej sumy, bo nie mogę, nie mam. Że nie chcę, to nie mówię, bo żeby im nie było przykro, ale mogę ci dać w prezencie taką sumę, a nie inną. Nie, na przykład mniejszą, prawda? Czy połowę, czy ćwierć. I tego nie musisz mi nigdy oddawać. Ja ci to daję w prezencie. I po prostu w ten sposób to załatwiam. I oczywiście bywa, że daję w prezencie, a bywa, że ktoś nie chce, ale w ten sposób nie mam wtedy w sobie tego oczekiwania, że ten ktoś odda, bo ja mogę tyle dać w prezencie, na ile mnie stać. Prawda? Że to jest taka suma zawsze, która daj, czego ci się nie ubędzie. Prawda? Kto to, z czego to jest? Właśnie. Daj, czego ci nie ubędzie. Czyli po prostu daję tyle, ile mogę i nie będę z tego powodu cierpiał. I wydaje mi się, że to jest jakaś najsensowniejsza sytuacja. No ale to nie o literaturze, no tylko o życiu. Ale literatura to jest życie, nie? Odzwierciedla życie. Bardzo proszę, drodzy klubowicze. Pani Urszula. Od wielu lat czytam pana felietony w Wysokich Obcasach Ekstra i mam takie pytanie. Czy te pytania są dla pana okazją do przemyśleń, czy czuje pan ciężar odpowiedzialności, kiedy ludzie traktują może pana jak mędrca, jak alfę i omegę? Czuję. Zdarza się, że daję tę odpowiedź na list, bo to tylko powiem, bo może ktoś nie wie, w Wysokich Obcasach Ekstra co miesiąc odpowiadam na list. Kochana redakcja, tam jest taki mail i Szczygieł odpowiada na list. Tam jest zawsze jakieś pytanie, jakaś kwestia, jakieś, no bardzo różne, od sasa do lasa. I no to ja robię tak, że kiedy nie jestem pewien, to pytam fachowców, co mam odpowiedzieć, a kiedy wiem, co odpowiedzieć, ale nie jestem pewien, czy to ma ręce i nogi, to daję to do czytania jeszcze. Daję to do czytania albo mojej redaktorce, takim moim prywatnym redaktorom moich książek, albo redaktorowi, a oprócz tego jeszcze proszę naczelną Wysokich Obcasów Ekstra, żeby się wypowiedziała, bo tekst wysyłam sekretarz redakcji, Beacie, ale jeszcze na wszelki wypadek pytam Ewę Wieczorek, czy mogłaby się wypowiedzieć, czy to ma sens. Czasami daję komuś z psychologów do przeczytania, no bo ja odpowiadam jako amator, przecież ja nie mam patentu na te wszystkie, na wiedzę o tym, o czym traktują te pytania. A teraz czasami tak. A teraz chciałabym powiedzieć, dlaczego nie umijam tych felietonów, bo niektóre omijam, bo nie lubię. Ale niektóre moje, tak? Nie, niektóre innych autorów w tej gazecie, w tym czasopiśmie, ponieważ najpierw czytam pytanie, zostawiam i sobie spróbuję sama odpowiedzieć na to pytanie. Ojej, świetne. Nie? A potem się okazuje, że pan mnie zaskakuje. I dlatego właśnie je czytam, bo jak są felietony, które mnie drażnią, nudzą, nic nowego, to je zawsze odrzucam. Świetne. To jest mój komplement dla pana. O, dziękuję bardzo. Ale będzie teraz słodko. Ale nie za bardzo, dobrze? Nie, nie, nie.
Ja jestem czytelniczką Gazety Wyborczej od pierwszego numeru, w związku z tym pan wiele i nie ma i prawd tam zawarł i nie ukrywam, że to był czas dla mnie ważny, ponieważ w tych, no to są, to były krótkie teksty na drugiej stronie. Ja od tego zaczynałam i to był taki zawsze ku refleksji, czasami ku pokrzepieniu serc. Za to bardzo dziękuję, naprawdę. Mogę zdradzić, dlaczego przestałem? Tak, bardzo proszę. Pandemia. Ach, to znaczy, ja musiałem co tydzień mieć człowieka. Jak to było, jak to za Stalina się mówiło, dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie, tak? Musiałem mieć człowieka, dajcie mi człowieka, a prawda się znajdzie. I kiedy był ten lockdown, naprawdę ciężko mi było znaleźć ludzi, z którymi mógł, bo ja lubię się spotkać. To był taki krótki tekst, a czasami ja rozmawiałem 2-3 godziny, żeby zrobić z tego ten eliksir, prawda? Ten już taki esencję po prostu wydobyć. I w momencie, kiedy przeszliśmy na taki kontakt skype'owy, mailowy, messengerowy, facebookowy, ja po prostu poczułem, że te felietony są słabsze po prostu, że one są, że jakaś miałkość się taka, że ktoś mi odpowiedział mailem na 10 moich pytań, ja z tego robiłem tekst i że to nie jest to. I uznałem, że na razie odpocznę i może wrócę do tego, kiedy przyjdą normalne czasy. Znaczy, wszystkie są normalne, ale takie, że ja będę mógł z kimś po prostu sobie posiedzieć. Ale bardzo o to proszę, jeżeli tylko będą możliwości, dobrze, bo to dobrze. Ja dalej czytam, więc to. I potem jak się to ukazuje, jak ja mam takie déjà vu, jak potem to się zbiera w książkę i czytam, to mówię, Boże, przecież to ja już wiem, ale to czytam. To jest jedna rzecz, a druga, bardzo chciałam też podziękować za osobisty przewodnik po pracy. Prywatnie bardzo lubię podróżować i wchodzę do takich mysich dziur różnego rodzaju, zwłaszcza w Polsce. I lubię przewodniki takie klasyczne, takie, które mają mnie zaprowadzić do jakiegoś celu. No ale Pragę, wszyscy, którzy byli w Pradze, już taką Pragę znali. Taką klasyczną, tak. Taką to wszyscy mamy, byliśmy kilka razy i mam kilka przewodników. Natomiast no, to było coś niebywałego. I jak się tylko stworzy możliwość, oczywiście pojadę i zrobię marszrutę ze wskazaniem. Dlatego, że ta książka wkomponowuje się w taki nurt takich przewodników literackich. Ja nie wiem, czy to było 30 czy 20 parę lat temu. Przeczytałam pierwszy raz w życiu Paryż za dwa Ludwiki. Stoma i Lewin napisali. Tak. I to było dla mnie objawienie. Ja myślałam, że to jest niemożliwe, żeby tak napisać przewodnik. I potem się pojawił jeszcze po Berlinie. Tu pani mi dzisiaj mówi, że Gretkowska napisała po Wenecji. Po Wenecji, tak. Jak ja sobie to przeczytałam. Teraz Grażyna Plebanek napisała fantastyczny, tak, po Brukseli. Tak. Ale jest świetny. To jeszcze tego nie czytałam, ale już w zapowiedziach było. Ja wszystkim naprawdę polecam takie przewodniki, ale pod warunkiem, że się wcześniej było na tradycyjnej trasie, że się tak wyrażę, bo to jest zupełnie inne spojrzenie. A wie pani, jak ja zalecam właśnie, żeby z tym moim przewodnikiem, tak, sobie pochodzić 2 dni w jakieś miejsca, a potem już 3 i 4 dzień odwrotnie, iść na własną rękę. Mm-hmm. Nie, że z żadnym innym, znaczy można z innym, ale żeby w ogóle porzucić wszystkie przewodniki i jechać w ciemno, tramwajem, na pętlę, chodzić sobie wokół tej pętli, znaleźć knajpę jakąś, że bo nie ma tak, że jakaś jest gorsza. Im bardziej od centrum, tym są lepsze knajpy w Pradze, bo tam przychodzą mieszkańcy, którzy... Musi być dobre jedzenie, bo nie może być złe. I że po prostu, żeby tak na własną rękę, żeby już się nie posiłkować nawet szczegółem, tylko sobie zwiedzać tak na chybił trafił. I odkrywać swoje miejsce. Naprawdę. I to jest... Tak, tylko że zaletą tego przewodnika pana jest to, że wydawało mi się, że znam Pragę. Byłam w niej wiele razy i naprawdę wydawało mi się, że ta oczywista taka... nawet kilkudniowa, wielokrotnie powtarzana w różne odcienie, że ja to znam, a tu się okazuje, że nie znam
Także bardzo za to dziękuję i taka to moje prywatne podziękowanie. A jaką ma pani metodę, jak dokądś pani jedzie i jest nie mówię teraz o przewodniku, tylko są książki, prawda, nie wiem, tam Ewa Bieńkowska o Wenecji właśnie, tylko że nie przewodnikowe, tylko takie eseistyczne, prawda, czy tam Iwaszkiewicz o Toskanii, no jest mnóstwo takich. Czy pani by to czytała lub czyta przed wyjazdem, czy po? Zanim wyjadę, jestem nauczona jak przewodnik. Mhm. Jestem, no teraz się nie podróżuję tak, ale nie staram się być taką kulą u nogi przewodnika, który zadaje pytania, ale jestem obkuta w prawo, w lewo, tam i nazad. Czyli przed. Przed. Jestem nauczona perfekcyjnie. Ale daje mi to poczucie, że mogę robić zdjęcia bezkarnie, ponieważ ja już wiem i nie muszę się dowiedzieć od przewodnika. To jest taki mój patent, więc jak ja przewodnik opowiada, to ja w tym czasie mogę, wiedząc o tym, jak gdyby skoncentrować się na robienie zdjęć, bo to jest zawsze problem w grupie masowej. Natomiast jak prywatnie jadę w takim trzyosobowej grupie, jestem też nauczona, jestem za to zawsze odpowiedzialna, ponieważ jest w trzyosobowej grupie zawsze podział. Jeden prowadzi, drugi daje jeść, a ja mam wszystko wiedzieć. I to jest dobre, dlatego że to jestem taka trochę szefowa wtedy, tak się trochę wymądzam, ale zawsze dajemy sobie taki luz, że kiedy zobaczymy to, co mamy zobaczyć, to potem wchodzimy do mysiej dziury i to jest coś, ja przywożę z różnych takich wyjazdów coś fantastycznego i no ja polecam tą Przypomniało mi to, bo ja to mam jak Szwejk, że na wszystko mam anegdotę. Jak to mówił porucznik Lukasz Szwejku, wy po prostu wy ciągle przytaczacie jakieś historie, wyślę was na lewatywę. Otóż ja mam ciągle przytaczam jakieś historie, jak pani powiedziała, że grupa trzyosobowa, tak? I pani odpowiada za merytoryczną stronę, ktoś tam za organizację, tak. No to przypomniały mi się takie trzy staruszki. To było jeszcze na początku lat 90. w miejscowości Chojnów na Dolnym Śląsku, w Lumpeksie. Spotkałem trzy staruszki, które mi się zwierzyły, że mieszkają razem, bo tak taniej. Już nie pamiętam w tej chwili od ilu lat one miały tę komunę. My z Anielą od dawna byłyśmy w komunie, a Helę wzięłyśmy. One żyły razem, bo tak taniej. Po prostu opuściły swoje mieszkania i żyły w jednym mieszkaniu. I teraz podział był taki. Niech ja sobie tylko przypomnę. To jest w rozdziale Klatka w niedzieli, która zaczęła się. Podział był taki. Zaraz, Hela czyta, bo ma wzrok. Aniela gotuje, bo ma smak, a ja sprzątam, bo najmłodsza. Rozumiem. No to zdradzę. To zdradzę pani jeszcze ich patent na przechodzenie przez ulicę. Jak przechodzimy przez ulicę, to trzymamy się za ręce, żeby jak nas zabije, to od razu trzy. Proszę państwa, no to tak, to od anegdoty. A to, że już koniec? Nie. Nie. My tu mamy zapas jeszcze pytań. Państwo chyba też jeszcze pewnie. Ja chciałem tylko o jedną rzecz spytać dyskusyjny klub oczywiście, książki. Oczywiście, bardzo proszę. Bo chciałem spytać o to, bo państwo spotykają się raz w miesiącu? Raz w miesiącu, tak. I wtedy omawiają jedną książkę, tak? Tak. Czytamy ten sam tytuł i potem sobie o nim dyskutujemy. A jaki jest taka struktura tych książek w ciągu roku? Ile na przykład z nich to są powieści, a ile to jest non-fiction? Więcej czytamy powieści, ale my akurat w naszym klubie lubimy reportaże, prawda? Znaczy takie klasyczne powieści. Znaczy, nasi klubowicze nie chcą czytać. Jak to teraz określić? Zgodzicie się państwo ze mną, że nie chcecie czytać tego kanonu. Ja przepraszam, takiej łatwiejszej literatury nie chcą. Tak. Czyli tej wypoczynkowej. Znaczy, każdy niech sobie zrozumie, jak chce, tak? Takiej tej. Czasem próbowałyśmy przemycić coś takiego lżejszego, na przykład w okolicach wakacji.
No, ale tutaj gromy były. Oni później... są ambitni wszyscy. A to cudownie, drodzy Państwo, tak. Bo właśnie ja nie rozumiem, dlaczego się mówi, że w czasie wakacji to mogę przeczytać coś głupiego, coś właśnie takiego. Nie, ja teraz mam literatura właśnie odwrotnie powinno być. Właśnie, skoro mam urlop, tak, to wreszcie mam czas, żeby tego Prusta przeczytać, nie? Albo Prusa chociaż. Wtedy się sięga po to wszystko, na co się nie ma czasu poza wakacjami. No właśnie. Prawda? I przecież właśnie wtedy mamy wolny umysł, prawda, uwolniony i można czytać coś trudniejszego. Znaczy, my jesteśmy takim troszeczkę innym dyskusyjnym klubem książki i Państwo się ze mną zgodzą, że jest taki kanon, który Instytut Książki podaje nam, tak? I my mamy sobie z tego kanonu wybrać, powiedzmy tam te 12-10 lektur. Ale możecie się nie pilnować tego kanonu? Właśnie. I my się nie pilnujemy. No i dobrze. My się nie pilnujemy i czy Adrian, czy pani Ela, czy każda inna osoba tutaj mówi, a słuchajcie, a może byśmy tą książkę przeczytali, bo jest dobra. I wtedy ja dzwonię do moderatorki wojewódzkiej i mówimy, Elu, słuchaj, musimy mieć taką książkę, załatw nam ją w iluś tam egzemplarzach, a jak nie, to z wszystkich filii ściągniemy te, żeby się uzbierało więcej niż 5 egzemplarzy i wtedy ją po prostu czytamy. Nie trzymamy się ściśle kanonu. Bardzo często, prawda? Bywało tak, że zgłaszaliśmy swoje tytuły również. Tak, i również o takie propozycje prosimy naszych klubowiczów, bo ludzie, to są ludzie czytający, oczytani i potrafią polecić dobrą literaturę po prostu. Ale aż muszę zapytać teraz pana Mariusza, słuchajcie, o naszą ostatnią lekturę. Czytaliśmy pan Kana Wolności. Kan Wolności. Pan Kana Wolności. Nie słyszałem. Wisniek, tak? Rumuńskiego autora. Tak. Mhm. Nie zna pan tej książki? Nie. Był odnośnik do Kawki i to spory. No i niestety nam się nie spodobała, prawda? Ta książka. A to się zdarza. To się zdarza. Nam się bardzo często zdarza. Tak. No, tak. Ale przecież ja też czasami słyszę, że nie podobała się jakaś moja książka. I wtedy mówię, no cóż, drogi panie, no to się zdarza. To się zdarza. A, i no, widzisz, że ja nie jestem urażony. Ja mówię, to się zdarza. I ja powiem tak. O, właśnie mówimy, to teraz właśnie już jest najbardziej na temat, jeśli chodzi o dyskusyjny klub książki, bo bywa, że jakaś książka mi w ogóle, jak to się mówi, nie podpasuje, prawda? Zupełnie. I ja się, znaczy jakby sam siebie przekonałem, że nie powinienem mówić o tej książce, że jest beznadziejna albo że jest zła, bo dla kogoś innego jest nadziejna i jest dobra. I to jest tak, jak widzę po Niema, że starsze osoby lepiej reagują i piszą mi bardzo ciekawe swoje refleksje na temat tej książki związane z ich przeżyciami, z ich Niema w życiu. Im ktoś młodszy i jeszcze nie przeżył swojego Niema, tym dla niego ta książka jest jakaś taka obojętna, to są takie jakby obce, tak jak historie no, z mchu i paproci, prawda? No, jakieś tam odległe. Ale jak już ktoś ma więcej doświadczeń życiowych i przeżył w życiu jakąś stratę, to bardziej zrozumie. Bardziej zrozumie, niektórzy nawet bardziej przeżywają. No, są takie reakcje gorętsze. I ja po prostu wiem, nie obrażam się na tych, którzy mówią, że to jest, mnie to nudziło, w ogóle nic tam do mnie nie trafiło. Nic tam, jak to mówi moja koleżanka Olga Gitkiewicz, reporterka, nic do mnie nie woła, nic tam mnie nie woła w tej książce. I to się może zdarzyć. I ja to akceptuję, ja to szanuję, bo sam mam takie książki, co do których inni mówią, że są wybitne, a mnie to nie robi nic. I wiem, że to jest po prostu książka, która trafiła do mnie nie w tym momencie życia. I nigdy nie mówię, nie to jakaś beznadzieja, bo to nie jest beznadzieja. Znaczy zakładam, że nie, że skoro jakieś wydawnictwo wydało, skoro moi przyjaciele się tym zachwycają, to nie jest ten moment. Czyli musi mieć w sobie coś jednak fajnego, prawda? Tak. I my ja też muszę, to wyciągamy muszę dojrzeć do tej książki po prostu, w jakiś sposób dorosnąć. Ona mnie może przerastać, ja to szanuję. Ona mnie może wyprzedzać. Wyprzedza mnie po prostu i moje życie, prawda? I cóż, idzie przede mną ten autor 3 kroki przede mną. No ja nie mogę nadążyć. I też tak jest. I jakby z tego powodu nigdy nie deprecjonuję książek cudzych. I z tego powodu nie obrażam się, jeśli ktoś mówi, czy pisze, czy no to w ogóle wynudził mnie. Tym nie ma, to mnie strasznie szczegół wynudził.
szanuję i akceptuję. I też, nie wiem, no na przykład ja uważam, że ten pisarz, który jest na pierwszym miejscu czytelniczych sympatii w Polsce, a jest to w tym roku, w poprzednim roku też, to jest Remigiusz Mróz. W tym roku jest na drugim miejscu Olga Tokarczuk. Ja nie dam na niego złego słowa powiedzieć, chociaż uważam, że to jest literatura wypoczynkowa, ale uważam, że on pełni wielką rolę w uczytelnieniu, znaczy w tym jakby... Podnoszeniu czytelnictwa. Podnoszeniu poziomu czytelnictwa, znaczy w ogóle w podnoszeniu czytelnictwa. Dlatego, że ktoś zacznie od Mroza, spodoba mu się ten kryminał, to może potem spróbuje czytać te skandynawskie, które są, prawda, ambitne i no, od czegoś trzeba zacząć. I o to chodzi w czytaniu, tak. Żeby nie od razu z górnej półki, tak. Bo może zniechęcić po prostu. I uważam, że to jest idealna lektura. Także nigdy nie deprecjonuje nikogo za to, co czyta. Pani ma pytanie, tak? Przepraszam. Mikrofon. Bardzo sekundkę. Prosimy. Taka chyba anegdota właśnie związana z pana książką i moim ostatnim przeżyciem, ponieważ mówię, idę na spotkanie, więc spróbuję przeczytać odświeżyć, a że w domu na półeczce miałam Laskę Nebeską, no więc czytam. No i znajduję zdanie, że zdaniem pana najbardziej optymistyczną książką świata jest Śmierć pięknych saren. Sprawdzam w bibliotekach, gdzie to jest, obok w Trzebini, to jest 5 kilometrów, jest takowa książeczka, jadę po nią, pani zdumiona, nie może znaleźć książki z 72 roku. I pyta, ale po co pani ta książka? No, bo zdaniem pana Szczykła ta książka jest najbardziej optymistyczną książką świata. Przeczytałam tą książkę, no nie mam akurat takiego zdania jak pan. Widocznie nie mam tego momentu, o którym pan mówi, ale od razu dostałam powiadomienie mailowe, że czeka kolejna osoba na nią. Myślę, że zadziałało właśnie to. Między innymi to, że powiedziałam im, że pan, według pana jest to najbardziej optymistyczna książka świata. Zresztą była tak potwornie zakurzona, że chciałam strasznie zdjąć tą foliową okładkę, ale oni mają naklejony ten czytnik na niej. No i nie dało się tego zrobić, więc po prostu troszkę mnie odrzucała sama forma tej książki. Rozumiem. A są nowe wydania teraz. Ale no, oni mają z 72 roku, bo sprawdzałam. Ja często mówię, że to jest najbardziej antydepresyjna książka świata. Właśnie, przepraszam, może ja pomyliłam, że najbardziej antydepresyjna. Ale ja to mówię z premedytacją i niektórzy mówią, proszę pana, przecież to jest książka, tam jest tyle smutku, to się dzieje w czasie wojny, w czasie okupacji znaczy. I ja mówię, no i co? I po lekturze wyszedł pan z tej lektury trochę bardziej pokrzepiony czy mniej? Nie, no pokrzepiony. I ja celowo tak ją nazywam, żeby zwabić czytelników na tę książkę. Antydepresyjna, no to przeczytam. Więc to jest taka kotwica, którą ja zarzucam na czytelników. I ona rzeczywiście w swojej takiej głębokiej warstwie jest smutna. Natomiast autor pisze o tych wydarzeniach w taki sposób i jakby nadwyżka w tej książce, tak to nazwę, tu mamy bazę literacką, a tu mamy taką, znaczy bazę opowieści, a tu mamy nadwyżkę, coś, co tam czujemy między wierszami. Nadwyżka jest bardzo optymistyczna, bo to jest książka o miłości do życia. Mimo że wydarzyły się takie, a nie inne rzeczy, jest w tym tonie, w doborze słów i w refleksji autora coś takiego, co jest po prostu czystą miłością do życia zwyczajnego. Ten Ota Paweł, moim zdaniem, potrafi wyssać jakby optymizm ze wszystkiego. Z każdej najdrobniejszej, najzwyczajniejszej rzeczy po prostu coś wziąć pozytywnego. Dla mnie to jest książka właśnie o miłości do życia. Też tak uważam i na przykład czytaliśmy ją razem z mężem i to jest właśnie śmieszne, że czytając tą samą książkę opowiedzieliśmy dwie różne historie. Jakbyśmy czytali kompletnie dwie różne książki, ale co do jednego byliśmy zgodni, co do tego, że główny bohater jest niezwykle przedsiębiorczy i robi interesy na wszystkim, na czym się da, począwszy od Electroluxu, kończywszy na
hodowaniu królików. Tak. On sprzedawał elektroluksy, czyli odkurzacze. Potrafił sprzedać mnóstwo odkurzaczy we wsi, gdzie nie było prądu. Tak, dokładnie tak. Ale jak, bardzo ciekawe, co pani powiedziała, że mąż inaczej odebrał, pani inaczej. Czytamy przez siebie, prawda? Przez swoje doświadczenie, przez moment, w którym jesteśmy w życiu. I to jest niesamowite. Ja przeżyłem kilka razy w mojej pracy reporterskiej. Kilka razy takie olśnienie, uniesienie, coś niezwykłego, kiedy o tym samym tekście, o tym samym rozdziale w książce dwie osoby mówiły bardzo różne rzeczy. To było przy batach, kiedy pisali mi Czesi, że oj, to trzeba było Polaka, żeby tak pokazał tych batów, wreszcie sprawiedliwie i uczciwie, jako takich krwiopijców. Przecież to była straszna rodzina kapitalistów, którzy gnoili po prostu swoich pracowników, którzy wykorzystywali prostego czeskiego człowieka, czy tam też słowackiego, prostego człowieka, krwiopijcy po prostu, tacy, jak to się mówi, kapitalistycki wykorzystywatel. No i po tym samym tekście inna osoba mi pisze, ojej, to tylko Polak mógł być taki odważny i napisać prawdę o batach, że to była taka wspaniała rodzina, właściwie to socjalistów, którzy podnosili poziom czeskiego społeczeństwa, którzy dali prostemu czeskiemu człowiekowi wykształcenie, pracę, mieszkania, no i cywilizowali go. No zaraz, przecież to tę samą rzecz czytały obie osoby, nie? To też miałem w niedzieli, która zdarzyła się w środę, w OMW-u jest taka historia. I jedni mi pisali, że tak zohydziłem ideę MWA okropnie, a inni pisali mi, że no, mają takie podejrzenie, że ja jestem chyba ukrytym tym dystrybutorem MWA i w ten sposób chcę sobie swoją sieć stworzyć, bo tak pięknie napisałem i tak zachęciłem do tego MWA, no, ten sam tekst. Więc trzy razy miałem takie przeżycie, że o tym samym mówiono zupełnie, zupełnie odwrotnie. I to jest niesamowite dla mnie. I wtedy czuję, że to są takie teksty, no nie że idealne, ale że to jest taki tekst, który, jakby to powiedzieć, że mimo mojego ujęcia, bo zawsze jest moje ujęcie, ono jest uczciwe, bo ja prawda, jestem uczciwy wobec tego, co zobaczyłem, co usłyszałem, nie zmyślam, ale że to jest taki tekst, mimo mojego ujęcia, że jednak nie wcisnąłem tym czytającym osobom, nie wcisnąłem swojego spojrzenia. Prawda, że każdy może jakby, o, zawsze to mówiła mi Małgorzata Szejnert, moja szefowa w Gazecie Wyborczej, no ale przecież czytelnik jest inteligentny. Liczmy na inteligencję czytelników i że prawda, czytelnik jest inteligentny i wyciągnie sobie swoje wnioski. A im bardziej one są przeciwstawne i daleko od siebie, tym ja się bardziej cieszę. Chyba jeszcze jest mamy pytanie. Pani Ania? Tak. Słucham uważnie i bardzo interesują mnie pana poglądy na temat świata reportażu. I wyczytałam sobie taki tekst dzisiaj się przygotowując do tego spotkania. Dlaczego pana zdaniem ci, którzy marzą o dłuższym życiu swoich dzieł, powinni wystrzegać się doraźności? Stanowczo twierdzi pan, zostanie tylko to, co nie jest doraźne. Doraźność to jest coś, co wynika z potrzeby chwili. Czy to według pana dotyczy tylko reportażu, czy to w ogóle literatury w ogóle? Nie, literatury w ogóle, ale reportaż ma najwięcej pokus, żeby być doraźnym, bo reporterzy muszą szybko coś opisać często. Nie zawsze, bo ja jestem na przykład, jak to mówią Czesi, reporter na wolne noze, czyli na wolnej nodze, czyli nie mam już etatu nigdzie, mam sam własną firmę jednoosobową i już wstaję, kiedy chcę. Druga o 8 robię w post, potem wstaję o 11. No dzisiaj musiałem wcześniej, bo pociąg tutaj do państwa, do Chrzanowa. Ale jako reporter zatrudniony w redakcji często musiałem napisać coś szybko, co było właśnie doraźne, co ma tylko zapewnić, no, pokazać jakąś sytuację i spełnić te oczekiwania informacyjne głównie. Natomiast i te teksty nie przetrwały i nigdy bym ich nie włożył do żadnej książki, bo są spełniały tylko takie te bieżące oczekiwania. Natomiast to co musi być oprócz tej doraźności? Właśnie. Musi być to, co się zdarzyło i to może być doraźne, ale to może być ponadczasowe, jak inaczej spojrzymy na
temat, jak znajdziemy w nim coś uniwersalnego i coś ponadczasowego. I dam pani taki przykład. Małgorzata Szejnert pytała nas zawsze w dziale, jaki mamy temat. Ja mówiłem, no słuchaj, taka historia, usłyszałem to od jednego policjanta na Marszałkowskiej. Kobieta otruła męża, znaczy żona zabiła męża. Nawet już mam taki fajny tytuł, Pani truła pana. Na to Małgosia mówi, ale gdzie tu jest temat, Mariuszu? Ja mówię, no jak to? No słuchaj, no kobieta zabiła męża. No ale dobrze, ale o czym to będzie? Ja mówię, no jak to? O morderstwie. No to ona mówiła, to nie jest temat. To jest temat do tabloidu, to jest temat do faktu. Albo do Superekspresu. Czyli na tą doraźność. Tak. On, informacja o tym, że pani zabiła pana, spełnia tylko potrzebę ciekawości. Daje ekscytację krótką. Informacyjnie można to potraktować. Znaczy można dać szczegóły, reporter może opisać, jak to się działo, co mówi sąsiadka, że nie otwierali drzwi bardzo długo, a że to, a że przez okno sąsiad widział coś. A budować napięcie. Wszystko to może być, ale musi być w tym coś ponadczasowego. I wtedy Małgorzata Szejnert mówi, Mariuszu, to ty się musisz zbadać ten temat i się zastanowić, o czym to będzie. Czy to będzie o samotności? Czy to będzie o miłości? Czy to będzie o bezrobociu? Czy jeszcze o czymś innym? Jakby, czyli idąc, badając jakieś bieżące zdarzenie, doraźne, muszę cały czas mieć w tyle głowy, o czym, co mnie interesuje, o czym to jest. Najpierw badam oczywiście, o czym to jest, a potem pisząc, muszę pamiętać, że nie piszę tylko o tym zabójstwie. Tak naprawdę ja piszę o miłości. Wtedy to się robi już bardziej ponadczasowe. I dam pani jeszcze jeden przykład, bo tak miałem taką historię. Przyszła do Wrzenia Świata, do księgarni o kawiarni Wrzenie Świata, pani, która wiedziała, że pisze książkę o Niema i powiedziała mi, że ma taką historię z Niema w swoim życiu i to jest taka jej tajemnica duża. Ale z tajemnicą to tak ciężko się samej żyje, panie Mariuszu. No, zrozumiałem, że ona chce wyjawić te tajemnice nie tylko mnie, ale i moim czytelniczkom i czytelnikom, prawda? No, powiedziałem jej, no tak, ale to wszyscy o tym przeczytają, jeśli pani chce, żeby to się znalazło w książce. A ona mówi, jak pan nie poda nazwiska, to ja mogę o tym opowiedzieć, bo strasznie mi z tym ciężko. Ja muszę to komuś powiedzieć. I już wiedziałem, że to się nadaje do książki, chociaż nie wiedziałem jeszcze, czego dotyczy tajemnica, ale jak ktoś przychodzi i mówi, że samej trudno wytrzymać z tajemnicą, to już wiedziałem, że to jest... że to ma tę nadbudowę, ma tą nadwyżkę. I no, okazało się, że ona nie pochowała od 7 lat męża i jego urnę ma w domu, ma taką półkę, taki pawlacz nad pokojem, gdzie on pracował i nie może się z nim rozstać. I oczywiście wszystko zależy od naszych intencji. Gdybym ja miał intencję dziennikarza tabloidowego, no to bym szybko zrobił wspaniały materiał, za który bym dostał nagrodę w redakcji 500 zł, chytra wdowa poskąpiła na pogrzeb, nie? Mógłby być taki materiał, mogły być. Super, ale moje by się sprzedał. Słucham? Świetnie by się sprzedał. Tak, ale moje intencje były jednak inne. No, porozmawiałem z tą panią i szybko wyszło. To jest taka opowieść w Niema, rozmowa przy lemoniadzie się nazywa. Panie czytały, bo tak... tak? Ale oczywiście. Rozmowa przy lemoniadzie. Szybko się okazało, że to jest opowieść o miłości, a właściwie o byciu ze sobą w związku. Ta urna jest tylko taką kropką na D. Po prostu pani napisała, co to znaczy dobre małżeństwo. Znaczy napisała, powiedziała mi, co to jest dobre małżeństwo. I moje intencje były takie, żeby napisać o miłości. A pan mi chyba teraz powiedział dokładnie to, na co oczekiwałam, że to jest pana warsztat pisarski. No jak pani tak mówi, że to jest pisarski, to dziękuję. No to taki jest, no może to się wzięło z tego, że jednak wychowywały mnie dwie panie, reporterki, które też bardzo szybko zostały pisarkami, czyli Szejnert i Kral, że te ich reportaże, te ich książki nie są, zawsze tam jest coś więcej. No i jeszcze ten cień Kapuścińskiego, który mnie, że tak powiem, nie uczył, nie wychowywał, no ale znaliśmy się i czytałem jego książki i wiedziałem, że trzeba szukać czegoś, co jest ponadczasowe, to znaczy takie, które teraz się dobrze czyta, za rok się będzie dobrze czytało, za 10 lat.
i oby za 50. Ale ja nie mam nadziei, że za 50 lat moje książki będą jeszcze czytane. Także... Ale pisał pan o tym też w swoim wywiadzie, czy mówił, że pamięć to jest to, co zostaje. No tak, coś tam po sobie zostawię. Ja myślę, że te antologie zostaną trzy jako takie, że już długo, długo nikt nie zrobi takich antologii. Te antologie reportażu XX wieku, że to jest coś, co po mnie zostanie, paradoksalnie, a nie te moje książki. Znaczy, że, bo one są na uniwersytetach, na uczelniach, bibliotekach, takich istotnych bibliotekach. Nie, żebym coś miał, chodzi mi o takie biblioteki no, typu, naukowe. Tak, naukowe. Ci, którzy będą badać, prawda? Tak, docieplić. A te moje książki, ja nie wiem, czy się coś ostanie. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo jest tak wielu pisarzy, chyba przedłużam, nie? Ale to już ostatnie ten. Jak się rozgadam, no mówię wam, mam ADHD we wszystkim, no i po prostu... Ale jest tak wielu pisarzy, proszę zauważyć, pani Anno, że kiedyś fascynowały się pokolenia, może już nie moje, ale starsze ode mnie, nazwiskami następującymi. Bracia Brandysowie, Kazimierz i Marian Brandys. Brycht, Andrzej Brycht. Kto tam jeszcze? Dygat. O, proszę bardzo. Nazwiska, które kiedyś były najmodniejszymi nazwiskami pisarskimi. Prawda? Kuncewiczowa. Boże. Cudzoziemka. O Jezus, jak mówiła jedna moja znajoma. Cudzoziemka. O, cudzoziemka. No, wstrząsająca lektura. I co dzisiaj? No i oczywiście ktoś, kto tam czyta, czy jest wykształcony, zna te nazwiska, ale bardzo wielu z nas już nie zna nie zna treści tych książek, tych powieści. I ta sława tak szybko, znaczy sława, sława może została, bo jak pamiętamy nazwisko Kuncewiczowa, to znaczy, że... Bo była w lekturach obowiązkowych. Tak, że sława została, tylko że chodzi o to, że dzisiaj to nie są książki, którymi by się żyło. Więc ja na przykład nie robię sobie złudzeń i myślę, że jestem tak zwanym modnym autorem. Po prostu modnym w danym momencie i mam takie spotkania autorów, no teraz jest pandemia, ale że tam przychodzi, nie wiem, w Szczecinie 700 osób na spotkaniu, czy tam nawet mi się zdarzyło, że 900 było. I, ale jakby nie mam złudzeń i nie, ja nigdy nie mam takiej idei, że ja chcę coś takiego napisać, co tak sobie się tak ostało, że może Boże, tak jak jakiś taki wieszcz, czy nie. Po prostu chcę jakby pisać dla siebie, żeby załatwiać sobie swoje sprawy, a już wiem od czytelniczek i czytelników, że jak ja załatwam sobie pisaniem swoją sprawę... To są nasze sprawy. To i wielu, właśnie, to i wielu osobom pomogę w ich jakichś trudnych sprawach i po prostu. Bardzo dziękuję. A czy ja mogę jeszcze, pani Olgo, prywatnie? Tak, bardzo proszę. Prywatę muszę teraz zrobić taką panie Mariuszu, chyba. Osobistą. Bardzo proszę. Muszę pana pozdrowić, a jednocześnie bardzo chcę, od mojego męża Andrzeja, który jest pana wielkim miłośnikiem. Nie może tutaj być, bo ilość miejsc była ograniczona, ale nie miałabym po co wracać do domu, gdybym nie zapytała w jego imieniu to, o co mnie prosił. No, stał się wielkim miłośnikiem Czechów i Czech. Za pana sprawą. Pana książki przeczytał już kilkakrotnie. Ojej. Tak jak pan na początku mówił, jak nie ma dobrej, to trzeba dobrą albo bardzo dobrą przeczytać wiele razy. I prosił mnie o to, żeby poradził mu pan, co we współczesnych pisarzy czeskich, reżyserów. Bardzo chętnie. Albo miejsc jeszcze nieodkrytych pan by poradził właśnie mojemu mężowi, który pana serdecznie za moim pośrednictwem pozdrawia. Panie Andrzeju, ja tutaj do kamery mówię, bo może nas ogląda pan Andrzej. Na pewno ogląda, ogląda. Na pewno ten Petr Stańczyk i Bezrożec, bo to jest kryminał, który jednocześnie jest przewodnikiem po Pradze. Ale jeśli pan to już ma za sobą, no to mogę... A mąż bardziej lubi z tej czeskiej literatury coś takiego poważnego, czy takiego, co trochę poprawia nastrój? Co poprawia? Dobrze. Ota Paweł już był. Śmierć pięknych Saren. Ale jeśli mąż się interesuje sportem, trochę interesuje się, no to druga książka Oty Pawła, Bajka o Raszce i inne reportaże sportowe. To jest arcydzieło Oty Pawła, które polega na tym, że on o sportowcach, kiedyś wybitnych czechosłowackich sportowcach, ale to jest nieważne, że te nazwiska dzisiaj są zapomniane, chociaż Zatopka się pamięta jako biegacza. Ota Paweł napisał o sportowcach reportaże w postaci bajek.
I to bajek dla dorosłych. Fraza, stylistyka jest bajkowa. Nieprawdopodobna rzecz, która po prostu musi poprawić humor. A jeśli mają Państwo małe dziecko czy wnuka, a już jeśli ma tylko 9 lat albo 7, świetnie się czyta to też na głos z dzieciakiem tę bajkę o Raszce. To tyle, jeśli chodzi o te Pawła. Dalej, jeśli chodzi o książkę, która pokazałaby coś, co dzisiaj przeżywamy w Europie, pewien rodzaj, nie chcę powiedzieć faszyzacji życia, ale no coś takiego zbliżonego, jak łatwo dać się zmanipulować sile, która nie jest czysta, złej sile. To jest wspaniała książka Ladislav Fuchs, Palacz zwłok. To jest o zwyczajnym mieszkańcu Pragi, który akurat jest dyrektorem krematorium i w niepostrzeżenie dla siebie ulega nazizmowi. Ladislav Fuchs, Palacz zwłok. To z tych poważniejszych, jeśli chodzi o literaturę czeską. Jeśli ktoś chce mieć i radość, i pośmiać się, a jednocześnie, jak to Czesi mają takie fajne określenie, żeby mieć takie prozit filozoficzne, zamyśleni. Jeśli mąż potrzebuje, jak ma mąż na imię Andrzej, tak? Panie Andrzeju, jeśli pan potrzebuje takiego właśnie filozoficzkiego zamyśleni, to Karel Ciapek, Fabryka Absolutu, bo to jest książka sprzed 100 lat o tym, że Czesi wymyślili sztucznego Boga, który zaczął naprawiać świat. I to jest lekkie, a w tej lekkości ma w sobie to taką przenikliwość, takie proroctwo, taką antycypację. Jeszcze jest takie słowo inteligentne na proroctwo, na jak? Profetyzm, właśnie. On był profetykiem, ten Czapek. O, profetyzm. I ta Fabryka Absolutu naprawdę spełnia oczekiwania. Właśnie, Fabryka Absolutu to jest taka książka, ja bym chciał takie pisać. To jest książka, którą zrozumie pani profesor z Polskiej Akademii Nauk, z Instytutu Badań Literackich i się zrozumie. Ona się nią zachwyci. I dozorca, i syn dozorcy się nią zachwyci. Po prostu. To jest ten typ literatury. Kompletnie uniwersalny. To jest tak jak u Szekspira, że prawda, była sztuka w Teatrze Elżbietańskim grana i król ją oglądał i rozumiał i plebs, czy też lumpen proletariat, który na klepisku siedział, też ją rozumiał, ale i warstwy średnie, i warstwy wyższe, i każdy coś znajdował dla siebie. To jest ideał literatury, która się nie wywyższa, ale też nie obniża lotów. Nie obniża lotów, się nie przypochlebia. To byłoby to. Czy wystarczy tych tytułów, czy iść dalej? Dobrze. Panie Andrzeju, mam nadzieję, że pan zanotował. W razie czego to proszę do mnie napisać na Facebooku. Góra, oczywiście, jak najbardziej. A, na przepis kulinarny na ptaka prezydenta, czyli na kurczaka. Hawla. Nie, ale gdybym ja wiedział, to przecież ja bym cię nie odjeżdżał z Chrzanowa, tylko bym się wprosił na tego ptaka, no. To może następnym razem, dobrze? W Lasce Nebeskiej jest przepis Hawla na tego. To ja mam taki pomysł, bo niedawno wydawnictwo Afera z Wrocławia wydało książkę wspaniałą Hawel od kuchni. I tam są wszystkie przepisy, które Hawel... Bo co smaczny był ten kurczak? No bo Hawel go doskonale gotował i to są jego przepisy zmodyfikowane przez niego, bo czasami tam jest przepis jakiś taki, znaczy jakby danie się wydaje klasyczne, ale on je modyfikował. I do tych dań przyjaciel Hawla, Michał Żantowski, dodał bardzo dużo anegdot, takich kuchenno-hawlowych, albo takich trochę, bardzo polecam, to jest książka, która jest do poczytania, jednocześnie z książką kulinarną. Hawel od kuchni, wydawnictwo Afera. No cymes, naprawdę.
Proszę Państwa, i tymi rekomendacjami chyba, no i Pani Danusia by mi, nie wiem, ukręciła ja tylko, głowę. Dobrze, ja tylko powiem, że tak, ja podpiszę książki, jeśli ktoś będzie miał oczywiście, ale zdążymy na tę 22 na pociąg. Tak, dobrze. Czy musimy wcześniej? Czy wystarczy? Zobaczymy, jak wyjdzie. Dobrze. Mam pytanie, wyczytałam gdzieś w internecie, że ma Pan pomysł na show obrazkowy propagujący kulturę czeską. Mam. Czy jakby biblioteka takie znalazła fundusze na taki show? To ja chętnie przyjadę, tylko musiało to być w sali zamkniętej. Znaczy w sensie, żeby nie było... Tu jest okna, konferencyjna, żeby przepiękna. Żeby okna można było zasłonić. Jak się skończy pandemia, chociaż Bill Gates mówi, że się skończy dopiero w przyszłym roku jesienią, to musiała być zamknięta sala, gdzie ja pokazuję obrazki. No i tam mogę swoje ADHD rzeczywiście uzewnętrzniać. Salą dysponujemy. Dobrze, bo ja po prostu, to jest show obrazkowy, gdzie ja opowiadam różne, no mam nadzieję, że ciekawe rzeczy. Zbaczam oczywiście tych wtrętów, mam tam mnóstwo. Zawsze ma to trwać godzinę, trwa dwie i publiczność nie chce wyjść, więc przepraszam, tak się tutaj chwalę. Chyba się będziemy po prostu umawiać już na kolejny raz. Tak. Pani dyrektor, prawda? W przyszłym roku umówić. O, a może jakiś grant na w ogóle projekt czeski, żeby zrobić, prawda? Nawet jak już pan będzie miał tę książkę o Hawlu, to można, bo tu jest taka kawiarnia-restauracja, można zrobić z gotowaniem. Dokładnie, z tym kurczakiem. Z tym kurczakiem, ale no i będziemy już myśleć, drodzy państwo. Macie państwo zaproszenie od razu. Można coś takiego zrobić. O, a przy muzyce nohawicy można piwo ściągnąć, chociaż możemy nie mieć w wykonaniu Piotr pana pięknie Piotra śpiewa. Nohawice tak, na żywo. To jest nasz szanowski bard, tak, pięknie śpiewa. No to ja po prostu chętnie przyjadę i z barda posłucham, a kurczaka zjem, a też... Dam, I pośmiejemy się dam wspólnie. Z siebie, tak. To show obrazkowe nazywa się Kultura czeska, moja laska niebieska. Proszę Państwa, ponieważ internauci... Też nie wytrzymują tego. Tak, jedno pytanie od internautów. Kinga, bardzo cię proszę, nie wybaczyliby nam tego. Tak, ja już przeczytałam pytanie od czytelniczki. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że dużo czytelników napisało w komentarzu, że bardzo żałuje, że nie może być z nami na żywo w bibliotece. I tutaj jedna z czytelniczek również napisała, że trudno zadać jej pytanie, słuchając tak ciekawego spotkania. A jej pytanie brzmi, gdyby miał pan wybrać 3 najciekawsze miejsca w Pradze, to które by to były? No to ciężkie pytanie jest. Z tego osobistego przewodnika. Z tego osobistego przewodnika. Willa Millerów, czyli Millerowa Willa. To po pierwsze. Po drugie, tablica na cześć upadłych pań. To jest taka tablica na cześć upadłych pań. Tak. Bo to jest naprawdę coś niesamowitego. A trzecia rzecz, trzecie miejsce. Trzecie miejsce. No to jakiś dobry lokal. Może żeby ten... się tego piwa napić. Tak, może na Ziszkowie u wystrzelonego woka, czyli pod wybitym okiem, a to oko to było wybite oko Jana Ziszki, właśnie stąd się wzięła nazwa dzielnicy Ziszkow, który oko miał wybite gdzie? Pod Grunwaldem, gdzie walczył po naszej stronie za pieniądze. Proszę Państwa, czas biegnie nieubłagalnie. My tych pytań mamy jeszcze na pewno bardzo, bardzo dużo, ale to po prostu, no, musi Pan do Chrzanowa przyjechać jeszcze raz, Panie Mariuszu, i będziemy kontynuować naszą rozmowę. A ostatnie pytanie, myślę, że od wszystkich tutaj. Czego możemy życzyć Mariuszowi Szczygłowi tu i teraz, dzisiaj? Ja wiem, no chyba zdrowia tylko. Chyba zdrowia. To głupio tak, bo tak już się, jak ktoś mówi zdrowia, znaczy, że się postarzał, ale w dzisiejszym świecie, no jak się ma zdrowie, no nie wiem, przynajmniej ja mam takie poczucie, jak mam zdrowie, to ja zawsze sobie poradzę. I to jest chyba na najważniejsze. O! Więc wszyscy tego panu życzymy. Dziękuję bardzo. Serdecznie. Państwu również dziękujemy. Zdrowia, dziękuję bardzo za uwagę. Ale ponieważ pan przed spotkaniem dostał prezent od fanki. Tak, z Jaworzna. Tak, z Jaworzna, tak. My też mamy tutaj dla pana. Tutaj pani dyrektor, bardzo proszę. Ponieważ wiemy, że pan jest koneserem wina, dobrego Jurajski, wina. Jurajskie? Mamy nadzieję, że to regionalne nasze wino. Tutaj jest Alverni. Bomba, dziękuję. Coraz lepsze są polskie wina, naprawdę. Proszę smakować i myśleć wtedy o klubowiczach dyskusyjnego klubu Dobrze. Książki w Chrzanowie. O nas. Dobrze, dziękuję. A tutaj jeszcze książka, bo jaką pisał już o bacie.
To ja myślę, że może by jakaś historia była, bo tutaj też z naszą fabloką. Pamiątki pierwszej fabryki lokomotyw w Polsce. Bomba, biorę. Tak, to było u nas w Szanowie. A założyciele są bardzo ciekawymi osobami. Myślę, że warto byłoby też czasami o nich. Super, świetnie, dziękuję. Bardzo się nisko kłaniamy, dziękujemy serdecznie i autografy. Dobrze, Pani Mariuszu, a ja musimy... będę podpisywał? Już zrobimy miejsce tutaj. Tak, myślę, się zastanawiam, że czy nie lepiej by mi było... Jak pan uważa? Tam przy tej ladzie na stojąco, bo powiem bardzo państwu, proszę, mam bardzo już takie proszę. Doświadczenie, że jak ja na takim fotelu się tak nachylam nad z tym stołem, bardzo to proszę. Potem mam takie kłopoty pewne, kręgosłupowe. Więc chyba wolę na stojąco, dobrze? Proszę Dzięki. Państwa, oj nie, wielkie brawa. Dziękujemy. I bardzo dziękuję za prowadzenie i dziękuję za tyle świetnych pytań.